Są rzeczy, jak zobaczymy, które zakrapiają na szaleństwo. Są czasami ludzie, wie pan, którzy poszliby pomóc do samego diabła, bo mają ciężko chore dziecko. I zrobiono z Jezusa biznesmena, kapitalistę, a nawet w kontekście Biblii jest napisane... Jezus z Wall Street. Jezus z Wall Street, no wie pan. Ja zaznaczam, że ja nie występuję przeciwko wierze, przeciwko chrześcijaństwu, bo sam jestem, tylko mówię o tych nadużyciach, przejaskrawieniach. I w tym momencie daje się jeszcze tym ludziom fałszywą nadzieję. To jest najgorsze. To jest kwestia taka bardzo dramatyczna. Co nazywa się uzdrowieniami, a uzdrowieniem nie jest. Bóg do mnie dzisiaj mówi, że kto da po 1000 złotych na mój festiwal, będzie błogosławiony finansowo. Jest to nadużycie? Jest. Ten temat interesuje mnie o tyle, że ja znam także osoby skrzywdzone przez grupy destrukcyjne. Witajcie, to jest podcast Co jest z nami, w którym rozmawiam z moimi gośćmi o różnych perspektywach i różnym spojrzeniu na otaczającą nas rzeczywistość. Ja nazywam się Bartosz Wróbel, a dzisiaj moim gościem jest pan Przemysław Gorani. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, witam Pana. Wokół nadużyć Kościoła, wokół sekt, wokół... organizacji sekciarskich będziemy się dzisiaj poruszać. Dla wszystkich, którzy mieli styczność albo wśród swoich znajomych, albo sami trafili na takie sytuacje, zostawcie po sobie jakiś sygnał, znak, komentarz, czy obserwowaliście tego typu zjawiska. Nie byłbym sobą, jakbym na sam początek nie zapytał, skąd w ogóle zainteresowanie takim tematem, bo to nie jest taka popularna. Skąd zainteresowanie? Ja akurat jestem chrześcijaninem, cesacjonistą, czyli wyznaję taki pogląd konserwatywny, protestancki, bo jestem protestantem, i który mówi o tym, że w ogóle jest ta zasada sola scriptura, tylko Biblia. Tak, a znaki, tutaj nie zamierzam nikogo indoktrynować, nic z tych rzeczy. Znaki i cuda, o których gdzieś tam mówią pewne grupy destrukcyjne i które niby stosują, one się skończyły z czasem apostołów. Ja miałem także do czynienia, bo działałem kiedyś w organizacji takiej międzywyznaniowej, o której, no może nie wymieniam nazwy, ale miałem styczność również z ludźmi, może nie tymi takimi bardzo, takimi ekstremistami, jakbym ich nazwał, ale też, którzy w pewne rzeczy wierzyli, byli kontynualistami. Ja się interesuję też tematem teologii, religioznawstwa. Jestem takim teologiem amatorem trochę. I ten temat interesuje mnie o tyle, że ja znam także osoby skrzywdzone przez grupy destrukcyjne, tak? Okay. I zainteresowałem się bliżej, a poza tym kończyłem poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, między innymi. To jest kierunek bliski psychologii. I zacząłem gdzieś to sprawdzać od strony technicznej, tak? Co powoduje, że ludzie tam wstępują. Zacząłem czytać publikacje, temat badać również. Okej. A oczywiście na tyle, na ile można się podzielić, bo to nie jest przecież pytanie o zdradzanie tajemnicy gabinetu. Mhm. Czego się człowiek dowiaduje właśnie o tych nadużyciach? Na przykład w zakresie kościoła jakiegokolwiek i jakiegokolwiek jego odłamu. Czego się dowiadujemy w zakresie? Mhm. Przede wszystkim, nie oszukujmy się, jest ten aspekt finansowy, tak? Czyli kręci się tam wszystko wokół pieniędzy. I jeżeli za dużo się mówi o finansach, a jeszcze w sposób manipulacyjny, to już jest to jaskrawe nadużycie. Bo dodam, że w każdej takiej organizacji religijnej, która jest stonowana, która działa legalnie, to mówi się po prostu, jeżeli są jakieś potrzeby, tak? Czy na odnowę budynku, czy jakiekolwiek inne potrzeby tej wspólnoty. Na rynny, albo na dach. Rynny, tak, chociażby cokolwiek. czy na jakiś cel, bo czasami te kościoły też działają charytatywnie. Co ma umocowanie nawet w Piśmie Świętym, to już od dawien dawna. To mówi się tym ludziom wprost. Potrzebujemy tyle i tyle, na to i na to. I oni mają też wgląd do finansów. Natomiast jeżeli wychodzi ktoś, kto ma jakiś status osoby nieomylnej i mówi: Bóg do mnie dzisiaj mówi, że kto da po 1000 złotych na mój festiwal, będzie błogosławiony finansowo, tak? Jest to nadużycie? Jest. Tam, gdzie wyznacza się jakieś ramy i gdzie chce się tego jak najwięcej i gdzie mówi się o tych pieniądzach, to już jest nadużycie. Jest jeszcze coś innego. Zawsze w centrum i na czele stoi osoba, która ma status takiego nieomylnego nauczyciela duchowego, tak? To może być apostoł, jakiś prorok i nie wolno podważyć absolutnie tego, co mówi, tak?
Okay. To też jest nadużycie. Tak jak mówię, nie zamierzam tu promować ani denominacji, ani też czy wiary chrześcijańskiej, ale mówię od razu, że to jest nawet w kontekście księgi, która jest probierzem wiarygodności. Dla chrześcijan nie ma umocowania kompletnie. Okej. Okay. Czyli mamy ten aspekt, bo chciałem, żebyśmy trochę wszyscy i słuchacze, i widzowie nasi, żebyśmy trochę wystartowali, mieli trochę wspólne spojrzenie na to, co nazywamy sektą, pewne ramy, więc mamy aspekt jakiegoś takiego nieomylnego nauczyciela, kogoś, kto stoi, hierarchiczność jakaś, taka... Struktura hierarchiczna. Mhm. Mamy aspekt finansowy. Mhm. Czym jeszcze, gdzie jeszcze mogą nam się czerwone lampki zapalić? Ach, to jest temat bardzo przykry. Aczkolwiek, ja chcę to powiedzieć w konwencji spokoju, bez jakichś emocji. No niestety, coś, co nazywa się uzdrowieniami, a uzdrowieniem nie jest. I często ludzie, którzy gdzieś potrzebują jakiejś pomocy, tak, czy mają nowotwór, czy inne nieuleczalne problemy i zamiast przeznaczać te środki finansowe na specjalistów, tak, to przeznaczają, płacą je temu uzdrawiaczowi, tak, którego można porównać też do, jakby to powiedzieć, tych pseudo-uzdrowicieli medycyny niekonwencjonalnej. Ja nie mówię ogólnie, ale to znane są tematy. Mhm. I tam dochodzi do nadużyć. A co najgorsze, są choroby nieuleczalne, których już nawet medycyna konwencjonalna tutaj nic nie pomoże. Nieodwracalne sprawy, tak jak nowotwór, który już za daleko zawędrował i w tym momencie daje się jeszcze tym ludziom fałszywą nadzieję. To jest najgorsze. Okay. To jest kwestia taka bardzo dramatyczna. Więc mamy... czy możemy to powiedzieć, że to wszelkiego rodzaju cuda? Okej. Okay. Jest coś jeszcze takiego... trochę rozmawialiśmy przed nagraniem. Taki ostracyzm i zamykanie się trochę. Nie jest to regułą, bo powiem panu, ostracyzm to jest u tych już ultra, mega, jakby to określić? Skrajnych? Skrajnych, tak. Mhm. Tak. Natomiast nie jest to regułą, bo na przykład... To już też zależy od osobowości tego człowieka, który to prowadzi. Bo jeżeli to jest osobowość narcystyczna, a tam jest bardzo wielu narcyzów, to on będzie starał się izolować. Ale jeżeli na przykład ten były członek, są takie różnego rodzaju grupy destrukcyjne, jeżeli on nie przeszkadza, nie zamierza nikomu, że tak powiem, otwierać oczu, to nie ma zakazu kontaktowania się z nim. Aczkolwiek w wielu grupach to jest. Tak jak mówię, chciałbym jeszcze zwrócić na jedną rzecz uwagę. Właściwszym określeniem jest grupa destrukcyjna niż sekta, bo chcę panu powiedzieć od razu, że słowo sekta pierwotnie, ono nie miało takiej negatywnej konotacji, nie miało takiego zabarwienia pejoratywnego. Nic negatywnego tam nie było. W czasach Jezusa, na przykład, jeżeli ktoś wierzy, ja tylko mówię w czasach starożytnych, sekta oznaczała odłam. Po prostu odłam. To było słowo bardzo niegroźne. Są też hinduistyczne jakieś wyznania, gdzie w Indiach, gdzie oni używają słowa sekta, dla nich to nie ma nic złego. Okay. Natomiast ono nabrało takiego negatywnego znaczenia, kiedy te grupy, ruchy destrukcyjne dopuściły się nie tylko rażących nadużyć, ale były też takie ekstremalne, jak rodzina Charlesa Mansona w Stanach Zjednoczonych, tak, czy parę innych. Natomiast grupa destrukcyjna to jest najwłaściwsze określenie w tym momencie. Okay. Ja zaznaczam, że ja nie występuję przeciwko wierze, przeciwko chrześcijaństwu, bo sam jestem, tylko mówię o tych nadużyciach, przejaskrawieniach. Okay. Hej, cieszę się, że dotarliście do tego momentu. Bardzo dziękuję wam za poświęcony czas. Żeby rozwijać ten kanał, warto by było, żebyście zostawili po sobie jakiś komentarz, informacje na temat tego, nad czym można by było popracować, czego chcielibyście więcej, na co warto by było zwrócić uwagę, albo co sądzicie o tych rozmowach. Jednocześnie zostawcie subskrypcję, żeby być na bieżąco z wszelkimi informacjami. A tutaj macie moje media społecznościowe, na które możecie wejść i zobaczyć więcej informacji, być na bieżąco z tym, co aktualnie robię, ewentualnie być ze mną w kontakcie. Bardzo wam dziękuję i miłego dalszego słuchania. Okej. Okay. W
kontekście, okej, trzymajmy się tego określenia grupy destrukcyjne. Są jakieś takie na, nie wiem, na naszym podwórku, które, na które pan spogląda okiem i zastanawia się, dlaczego to jeszcze funkcjonuje? Tak, są. A jeszcze jedna rzecz mnie bardzo mocno zastanawia. Mhm. Dlaczego niektórych ludzi promuje też oficjalna telewizja? Czasami. Okay. Nie często, ale zdarza się. Mhm. A jakiś przykład taki z naszego podwórka? I tu konkretnie. Konkretnie. Mhm. Pan Artur Ceroński. Mówi się o jego jakimś wielkim, pięknym świadectwie i jeżeli ktoś by posłuchał z boku, a tego pana chyba 2 lata temu, jeśli się nie mylę, jakoś z okazji jakichś świąt promowała telewizja, a on wystawał się razem z duchownymi katolickimi, jakimiś w ogóle. Okay. A jeżeli się zagłębimy trochę bardziej w temat, to przedstawia się obraz naprawdę nieciekawy. Okej. Okay. Bo zastanawia mnie, bo tak, trochę psychologia się zajmuje tymi grupami destrukcyjnymi. Jak najbardziej. Pewnie socjologia też, bada, a mi chodzi po głowie, dlaczego nie zajmuje się nimi prawo? To mnie też, powiem panu szczerze, też mnie, o tym miałem również powiedzieć. Okay, powiem panu tak, dlaczego tymi, też nie wiem dlaczego. I tylko dodam mały disclaimer, chodzi o to, że dlaczego na przykład organy ścigania nie w przypadku różnego rodzaju nadużyć, które można sklasyfikować i jest na to jakiś paragraf, nie ścigają tych ludzi. Bo tak, nie ścigają. Dobrze, że pan powiedział, nie ścigają, bo że nie zajmują się zupełnie, to może niekoniecznie. Jak zajrzymy na jakieś strony internetowe policji, jest bardzo taki ciekawy artykuł Monopol, czyli Zbawienie za przelew na stronie policyjnej, który czytałem. Natomiast rzeczywiście nikt ich nie ściga, ale powiem panu, że to również było już przed wojną, gdzie były pewne grupy destrukcyjne, oprócz zwykłych mniejszości religijnych w Polsce. I też jakby prawo było bezsilne, państwo, sam tego nie rozumiem. Natomiast abstrahując od pana Ceroińskiego, część tych grup, to co ja widzę, angażują się w działania charytatywne, pomoc Ukrainie, współpracują z religią państwową w Polsce, czyli z tym katolicyzmem posoborowym, po drugim soborze z 65, bo mamy jeszcze katolicyzm trydencki, który stroni od innych wyznań, nie oceniając, nie krytykując, tylko stwierdzam fakt. I pojawiają się jakieś wspólne festiwale, konferencje. Ja mogę jeszcze panu tylko powiedzieć, że to nie działo się tylko w Polsce. Bo mieliśmy, była taka sekta w Stanach Zjednoczonych, zaangażowana bardzo społecznie i oni nagle później, kiedy wyszły jakieś nadużycia, molestowanie, to ten pan, nazywał się wielebny Jim Jones, z całą grupą przeprowadził się do Gujany w Afryce. Okay. Bo się przestraszył, ale do czasu nagłośnienia oni się angażowali w życie społeczne, w polityczne i zyskali sobie dzięki temu estymę, zyskali sobie uznanie. I to samo też się dzieje w Polsce. Ja nie mówię tu o panu Ceroińskim czy jeszcze innych, ale są też te grupy takie prowadzone przez osobowości takie trochę mniej czytelne, narcystyczne, a ludzie, którzy mają, nazwijmy rzecz po imieniu, narcystyczne zaburzenia osobowości, mogą być nawet bardzo ujmujący, bardzo jowialni, sympatyczni i robić dobre wrażenie. I współpracują także z różnymi wspólnotami w Kościele Powszechnym. Wspólne festiwale, wspólna działalność charytatywna. To się i może też zyskują sobie dzięki temu. Pan Ceroński akurat nie robi tego, bo to jest... jego grupa działa bardziej w oddzieleniu i oni, że tak powiem, no są raczej hermetyczną społecznością, pomimo tego, że wychodzą do ludzi, to raczej trzymają się z boku. Okej. Okay. No dobra, ale zastanawiam się, bo to jest taki argument chyba jedyny, który mi przychodził do głowy, że tam może się pojawiać jakiś taki ze strony tych grup destrukcyjnych, właśnie w obliczu jakichś konsekwencji albo wiszących widma konsekwencji może się pojawiać hasło pod tytułem obraza uczuć religijnych, że czy to może być jakaś kurtyna, za którą się chowają albo mogą chować? Tolerancja religijna, tak. Okay. W Konstytucji jest przecież prawo wolności wyznania, między innymi, i oni się też gdzieś na to powołują, oczywiście. Okay. A jeżeli pokazują się oficjalnie od takiej strony,
Ja nie mówię tutaj o tych ekstremalnych, o których wspominaliśmy. Mm-hmm. Jeszcze współpracują z Kościołem Powszechnym. No jaka to sekta? Tak? I a co więcej, współpracują także z tymi wyznaniami protestanckimi, z pastorami tych wyznań, które są cesacjonistyczne, czyli i takie stonowane bardzo, ale podejmują ci ludzie z nimi współpracę. A co jeszcze? Także włodarze miast czasami. Bo naprawdę jest, takie rzeczy się dzieją. Ale we Wrocławiu nawet, proszę pana. Bo niektórzy nie wiedzą, ja mam wejrzenie w takie rzeczy, o których wiele osób nie wie. I jak obserwujemy tych różnych przywódców na zewnątrz, to tylko psycholog, czy nawet lekarz psychiatra może stwierdzić, czy ten człowiek ma narcystyczne zaburzenia osobowości, czy może to jest socjopata. A tacy ludzie dla osoby, która nie widzi tego wszystkiego okiem psychologa, tak? Mhm. Może się wydawać bardzo pozytywna. To się dzieje, ja panu mówię, panu się to wydaje takie niedorzeczne. A Jim Jones, który dostał nagrodę Martina Luthera Kinga, później w Gujanie doszło do zbiorowego samobójstwa. Aha. Bardzo znana sprawa, nawet film. To ileś osób chyba. Tak, a to nie jest jedyna taka sytuacja. Okej. Okay. I widzi pan, to był człowiek bardzo poważany. On się opowiadał za tolerancją. To w ogóle bardzo ciekawe i dokonał ciekawego połączenia komunizmu. Tak, bo oni żyli w jakiejś takiej komunie. Tak, tak, tak. Oni gdzieś tam gloryfikowali nawet Związek Radziecki, bo to był jeszcze czas żelaznej kurtyny. I on do momentu, kiedy nie doszły te informacje o jakimś molestowaniu zarówno mężczyzn, jak i kobiet, to cieszyli się poważaniem. Nieszkodliwa mniejszość religijna. I to jest do dzisiaj gdzieś. Aczkolwiek ja się trochę dziwię, powiem panu szczerze, że grupy już takie ekstremalne, no nie bójmy się powiedzieć, pan Ceroński, pan Dorożała, gdzie są rzeczy, jak zobaczymy, które zakrawiają na szaleństwo, że co prawda oni gdzieś nie współpracują, bo już ludzie od nich stronią. Bo to jest przejaskrawienie wszystkich manifestacji i w ogóle cech grup destrukcyjnych tam. To jednak nikt nie robi z tym porządku. No to jest właśnie, to jest chyba taki aspekt najbardziej niepokojący. Tak. Bo ja jestem w stanie, ja kupuję absolutnie to, że ktoś może sobie wierzyć, że tam coś. Każdy sobie może wierzyć w co chce. Tak długo, jak nie robi nikomu krzywdy. Ale zastanawia mnie, bo jest sporo, zaczynając od takich właśnie akcji jak zbiorowe samobójstwo, nie wiem, jak oni mieli nazwę, ale tej sekty Jonesa. To wielebny Jim Jones, ja zapomniałem, świątynia ludu. Okej, więc od tej sytuacji i podobnych w Stanach Zjednoczonych po właśnie kwestię takiej i to nie o jakichś złych słowach, ale karykatury, jaką jest karykatury czegokolwiek, jakiejkolwiek formacji, jaką jest pan Dorożała na przykład, to ja zastanawiam się, przecież na to są paragrafy. W sensie wracając trochę do tej charakterystyki, o której na samym początku mówiliśmy, bo malwersacje, jakieś ciemne interesy związane z finansami, w ogóle taka szara strefa finansów w tym. Rozmawiałem tutaj z jednym znajomym, który uczęszcza do takiej grupy samopomocowej, która nie ma nic wspólnego z wiarą. Oni się tam spotykają, tam z emocjami pracują i tak dalej. I ja mu zadałem dokładnie to samo pytanie. Jak oni sobie radzą właśnie z hasłem pod tytułem wy się tam spotykacie, robicie jakieś dziwne rzeczy, czy to nie jest jakaś sekta i coś podejrzanego. On wymienił dokładnie praktycznie jeden do jednego te same punkty, że u nich nie ma tej hierarchiczności, że nie ma w ogóle elementu finansowego i tak dalej, więc w momencie, kiedy te problemy z choćby finansami, czy choćby z rzeczami typu cudy, przepraszam, pewnie jakieś są, nie wierzę w to, ale w momencie, kiedy można takie rzeczy podciągnąć po paragraf, to normalnym wydaje się dla zdroworozsądkowego człowieka i jakiegoś tak trzeźwo patrzącego na rzeczywistość, że ktoś się w końcu tym zainteresuje. Tych skrzywdzonych pewnie nie jest jedna, pięć, dziesięć osób. Jest ich więcej. Mhm. Więc to jest chyba najbardziej niepokojące. Dobra, to jak te cudy wytłumaczyć? W końcu ludzie wstają z tych wózków, odrzucają kule.
Proszę pana, kto już to dokładnie sprawdził i to nie raz, to już mówię, są na ten temat filmy. I to jest coś takiego jak efekt placebo. To działa najczęściej, nie mówię tu o wózkach też, ale na przykład przychodzi taki pastor, w cudzysłowie, kładzie rękę na bolącą głowę. I tą osobę głowa może przestać boleć nawet do następnego dnia. Tak działa efekt placebo. Czyli te są choroby funkcjonalne i organiczne. Funkcjonalne to tam, gdzie są jakieś odczucia różnego, czy bóle mięśni, bóle głowy. Ktoś położy rękę, efekt placebo działa tak, że nagle on przestaje. Wie pan, to tak jak na przykład komuś niekoniecznie musi jakiś środek przeciwbólowy pomagać w sensie medycznym, ale działa efekt placebo, że on się czuje tak, jakby mu pomagał. Rozumie pan, o co chodzi? I ktoś nakłada i ten człowiek się... I potem te bóle wracają. I tym ludziom mówi się, że nie, że ich wiara jest za słaba. Że oni powinni, jeżeli by uwierzyli naprawdę w to uzdrowienie, które się tak według tych panów należy chrześcijaninowi, jak przysłowiowa psumiska, to już by było na stałe. A tak ich wiara jest za słaba. To jest, wie pan, bardzo okrutne. To już nie mówiąc. Mówię to bez jakiej jadu nienawiści, tylko stwierdzam fakt. Co do osób, które wstają z wózka. To już udowodnili lekarze. Pozwoli pan, że wymienię jeszcze jedno nazwisko osoby, która już nie żyje. Katrin Kuhlman. To jest postać kultowa dla zielonoświątkowców, charyzmatyków. Nie obrażając tych ludzi w niczym. Bo tam też są ludzie, którzy szczerze wierzą w pewne rzeczy i ja nie chcę oceniać. Natomiast ta pani, u niej tam nie wstawali też, i to się dzieje jeszcze u innych, z wózków, okulach. I jest udowodnione też naukowo-medycznie, że człowiek niepełnosprawny, przez moment on może nawet na tych nogach, jeżeli jest taka atmosfera tej konferencji niby uzdrowieniowej, światełka, emocje, to on może nawet na kolebiących nogach biegać, jeżeli ma jakąś taką lekką władzę w nogach, a jak nie, to tak się poruszać tymi nogami lekko przebierając, a potem nikt już nie widzi tych ludzi później, jak oni siadają z powrotem na wózki. Kiedy ponownie muszą się poruszać o kulach i oni sami nawet przyjmują to i sami sobie wmawiają, że ich wiara jest jeszcze za słaba, że oni nie dojrzeli do tego. A ja już panu od razu mówię, że niekoniecznie. Tutaj nawet jak poruszamy się, czy mogę powiedzieć, też nawiązać trochę do Biblii, jakkolwiek nie chcę nikogo indoktrynować, zaznaczam. Ale wiara, nawet w kontekście Biblii, wiara, to co oni mówią, no nie ma takiego przełożenia, bo proszę popatrzeć, jak podaję przykład, nie każdy musi w to wierzyć. Kiedy pojmano Jezusa w Ogrodzie Oliwnym, to jeden z apostołów obciął mieczem ucho, tak? Słudze Malchusowi. Jezus je uzdrowił, to tylko mówię, jak to wyglądało. Natomiast ten człowiek nie uwierzył nigdy w niego, tak? Gdzie tu jest, gdzie to ma przełożenie? To jest też trochę manipulacja tą tekstem księgi, które oni się podpierają, ci ludzie, tak? Czyli Słowem Bożym. Ja tylko podałem to dlatego, żeby panu pokazać, o co chodzi. A tu działa efekt placebo. Przy jakichś organicznych, przy takich odczuciach bólowych, tak, ten efekt zadziała. A czy ktokolwiek słyszał, to, co oni się powołują nieraz w opowieściach, żeby komuś odrosła kończyna, żeby ktoś, kto miał spalone ciało, nagle ono było uzdrowione, żeby blizny, które się pojawiają, nagle pod wpływem ich dotyku były. Nie. Oni o tym opowiadają. A wie pan, gdzie dzieją się największe cuda, o których oni mówią? Ja panu powiem, to jest tak w cudzysłowie. W Afryce, w Nigerii, tam, daleko od cywilizacji, gdzie później nie można tego sprawdzić. I jest jeden z uzdrowicieli, który mówi, że on wskrzesił człowieka w Afryce i tego nikt nie sprawdzi tam, bo on to mówił w Stanach Zjednoczonych, niejaki pan Benny Hinn. Okay. I proszę pana, tam mówią o tych cudach najwięcej, bo tego nikt nie sprawdzi. Czemu to się nie dzieje w Europie gdzieś, w Stanach Zjednoczonych? Rozumie pan, o co chodzi. Więc to jest efekt tutaj, tu działa efekt placebo, efekt tej atmosfery. Widziałem kiedyś taki film, gdzie niewidomy chłopiec, później on był już dorosłym mężczyzną. Na takiej konferencji nagle jemu się wydawało, że on zaczął widzieć. A to była taka sugestia i jednocześnie autosugestia, jemu coś się wydawało, bo to były światła, ogłuszająca muzyka. On wyszedł i stwierdził, że nie widzi dalej, tak? On o tym mówił. Rozumie pan, o co chodzi. Autosugestia, socjotechniki, psychotechniki, nie bójmy się o tym powiedzieć, tak? Okej. No dobra, a co z takim, trochę nawiążmy, co z takim cudem jak opisany w Biblii wskrzeszenie Łazarza? Ach,
Było wskrzeszenie, był cud. Tak, tak. Ja akurat jako chrześcijanin wierzę w takie rzeczy. Natomiast już panu coś powiem. O tych cudach się nie słyszy teraz. Słyszy się o nich tam, gdzie nie można tego sprawdzić. A jeszcze był przypadek udokumentowany, że po prostu jakiś pastor, i to kilka takich przypadków było, przyprowadził człowieka i niby go wskrzeszał. Tylko jak widzimy ten film na kamerze, że ten człowiek, który niby leżył martwy, on oddycha. Okay. Ja panu coś powiem. Czy mogę przedstawić też pogląd cesacjonizmu? Nawiązać do... Oczywiście. Według cesacjonizmu wszelkie znaki, cuda Jezusa apostołów, one były po to, żeby uwierzytelnić tutaj służbę Jezusa apostołów. Kiedy pojawiła się Biblia, to już nie było konieczne. Natomiast kontynualiści, każdy ma prawo wierzyć, co chce. Dopóki nie krzywdzi innych, dopóki gdzieś tego nie wykorzystuje. Podam panu jeszcze bardzo drastyczny przykład. Człowieka, który naprawdę uwierzył, i takich ludzi jest więcej, że może wskrzeszać, i poszedł gdzieś w takie miejsce, gdzie leżeli umarli, i zakaził się tym trupim jadem, tak? To jest też niebezpieczne. Znaczy, jest też jakiś pastor z Afryki, który stwierdził, że nie pamiętam, zaraz go, w międzyczasie go znajdę, stwierdził, że on w zmartwychwstanie i już od tam iluśnastu lat leży martwy w skrzynce pod ziemią. Bo to są jakieś ekstremalne przypadki. A co z takimi... Co z takimi, które są trudne do namierzenia? I mam na myśli takie organizacje, takie grupy, które nie mają charyzmatyków za przywódców. Może te cuda się pojawiają raz na ruski rok, bez błysku fleszy, a mimo wszystko są szkodliwe i są niebezpieczne dla ludzi. Zależy, co mówimy tutaj o cudzie. Do jakiej grupy pan teraz nawiązuje? Do jakiej grup może? Bo powiem panu, że te wszystkie charyzmatyczne grupy, to tam na ogół oni mają te uzdrowienia i także w kościele powszechnym. Obrażając nikogo, neokatechumenat, tam są takie przypadki i oni twierdzą, ale jeszcze muszę panu o jednej bardzo ważnej rzeczy powiedzieć. Nieraz ci ludzie, którzy mówią, że są uzdrowieni, wie pan, co się dzieje? Że to jest remisja. Ktoś po prostu niby, on dostaje leki przez jakiś czas, tu jednocześnie się o niego modlą, bo ciekawe, oni mówią, żeby leków nie odstawiać w większości. Okay. A jak namawiają do tego, to wie pan, na to jest artykuł paragraf, nie wolno nikogo namawiać do zaprzestania leczenia, nie można odpowiadać. To jest bardzo sprytne. Mówią, że nie, ten ktoś przyjmuje w międzyczasie leki, czy ma jakąś chemioterapię, cokolwiek, i jest remisja choroby. I była żona jakiegoś kaznodziei, która składała świadectwo na konferencji, jak to ją Bóg uzdrowił z raka. Ona miała remisję i nie wiem, czy to rok później, czy ileś miesięcy później ona zmarła, bo był nawrót choroby. Nie mówi się o tym, że ci ludzie, którzy niby mają uzdrowienie, oni jeszcze twierdzą, że uzdrowienie to proces. Ale jak zobaczymy to w kontekście Biblii, jeżeli ktoś, nieważne czy ktoś wierzy, czy nie, że to uzdrowienie następowało natychmiast. Od razu chodzili ci wszyscy i to się działo. Na czym polega ten proces? Muszę, proszę panu, o tym powiedzieć. Ktoś przyjmuje leki. Ktoś w międzyczasie ma różne medyczne zabiegi, leki, cokolwiek, leczenie. I to jest działanie tego leczenia po prostu konwencjonalnego. I uzdrowienie w kontekście chrześcijaństwa nigdy nie było procesem. To następowało od razu. Rozumie pan, o czym mówię? I te cudy się skończyły... Wracając na chwilę do religii, te cudy się skończyły łącznie ze śmiercią ostatniego z apostołów. Tak, ja jako chrześcijanin w to wierzę i zresztą jak ktoś, niezależnie czy wierzy w Pismo Święte, czy jest chrześcijaninem, zobaczy na chłodno, jak następowało to tam, gdzie chodzili apostołowie Jezus i ci ludzie, to raz się tylko zdarzyło, że kogoś nie mogli apostołowie niby uzdrowić wszystko, ale oni natychmiast stawali z noszy. Gdzie tu mamy proces? Nawet w kontekście Biblii. A jeszcze jak racjonalnie wyjaśniamy, to leczenie konwencjonalne działa. Rozumie pan, o czym mówię? Okay. Różne dolegliwości. Ja jeszcze raz powtórzę, dlaczego nie ma takich spektakularnych uzdrowień? I to proszę jeszcze o jednym pamiętać. Gdzie tam jest mowa, że ci wszyscy ludzie w niego wierzyli? Uzdrowienie było od tego niezależne, od tego wszystkiego. Od wiary. Od wiary, tak. Znaczy niektórzy wierzyli, zostawali jego uczniami, niektórzy nie. Trędowaci, którzy tam jest przypadek trędowaty, że jeden tylko przyszedł mu podziękować, czyli też uwierzył w niego, a reszta już nie.
On jest Malchus, który razem z Rzymianami i z żołnierzami faryzeuszy mieli pojąć Jezusa. On odciął mu Piotr ucho, a w Biblii, nieważne czy wierzy ktoś czy nie, mówię o kontekście, on natychmiast, i gdyby ten człowiek, gdyby to była jego wiara, to on by od razu stanął po jego stronie, stał się jego uczniem, rozumie pan? Mhm. Nawet ani w kontekście Biblii, ani jeżeli bierzemy pod uwagę jakieś racjonalne czynniki. Okej. Okay. Znaczy, bo jak się spojrzy na to, tutaj też dostrzegam od razu niebezpieczeństwo. Niech mnie pan wyprowadzi z błędu, jeżeli się mylę, że nie każdemu chce się tak kopać i grzebać i weryfikować informacje. Ja jestem teologiem, amatorem, to dlatego Ale mówię o tych, przepraszam, nie mam innego słowa, a to nie jest odpowiednie, o tych potencjalnych ofiarach tych organizacji. A to jest właściwe słowo. Jest jakiś sensowny, poza oczywiście rozmawianiem o tym i szerzeniem informacji, jest jakieś sensowne rozwiązanie, żeby proceder jakoś ukrócić? Albo w ogóle jakieś idealne rozwiązanie? No idealnie to by było pewnie, że jakieś ścigane z urzędu, tak? Ale to... Tak, tylko powiem panu tak. Wydaje mi się, że jak na tą chwilę nie ma, aczkolwiek powinno być, bo to, co się dzieje na tych niby konferencjach, gdzie są światełka, socjotechnika, psychotechnika, muzyka, tam dochodzi do wyłudzenia. Bo tym ludziom się mówi, żeby zapłacili tyle i tyle. Jak są te niby sesje uzdrowieniowe, to krążą wolontariusze z koszyczkami, zbieranie pieniędzy. W kontekście, mogę znowu nawiązać do słowa, oczywiście, bo zaraz będę mówił o tym, jak kiedy Jezus posyłał uczniów, on mówi, chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, darmo wzięliście, darmo dawajcie. Była mowa o pieniądzach? No właśnie nie. Więc jeżeli ktoś gdzieś nawet popatrzy, że to jest, ale jak tutaj, powiem panu, środki prawne, wyłudzenie niełatwo udowodnić, bo się powie, że ci ludzie, oni tam dają pieniądze, bo chcą. I oni nawet sami są tak zmanipulowani, że oni o tym powiedzą, że chcą. Okay. Ja znam przypadek we wspólnocie, niestety, przykro mi powiedzieć, neokatechumenalnej, gdzie jest lider, tam jest w ogóle taka kontrola, bo są liderzy. Jakiś członek tej wspólnoty oddał mu wszystkie pieniądze, bo tam była duża manipulacja finansowa, a sam później mieszkał na ulicach, w noclegowniach i w ogóle, tak? A to czy nie jest czasami tak, że się też kasę oddaje u Świadków Jehowy? Tak, tylko ja panu coś powiem. Niby tego idealnego rozwiązania tutaj nie ma. Ale jednak ofiary świadków, jak to wygląda? Nie wiem, czy pan o tym wie, że już ta organizacja, ta grupa destrukcyjna została zdelegalizowana w kilku państwach. I jednak byli członkowie, którzy zostali skrzywdzeni i zaczęli udowadniać tam, nie wiem, czy mogę tak o tym powiedzieć, oczywiście, bo to nie jest szerzenie żadnej nienawiści, tylko mówię o faktach. Bardzo są potężne, poważne przypadki molestowania i niestety pedofilii. Okay. W tej organizacji. I już jest grupa, która zbiera podpisy w celu zdelegalizowania organizacji Świadków Jehowy w Polsce. To są tak zwani odstępcy, którzy zostali skrzywdzeni, utracili kontakt z rodzinami. I ja jestem zdania, że gdyby zebrały się ofiary tych różnych grup, zaczęły zbierać podpisy, wystąpiły do sądów, zbierać dowody, bo nie wiem, czy pan o tym wie, że można nagrywać pewne rzeczy, nie upubliczniać, ale nagrywać jako dowody dla sądów. Gdyby osób zebrało się więcej, można by przynajmniej ukrócić działalność. A jeszcze jest inna rzecz. Jeżeli się nagłaśnia te przypadki bez jadu, bez nienawiści, żeby przestrzec innych ludzi, to im więcej się ujawnia, tym bardziej tracą pewne osoby popularność. Jest taki pan za granicą, jeden z tych niby kaznodziejów, który kiedy zaczęto to ujawniać, to on zaczął tracić popularność. Ale jednak bierzmy pod uwagę jeszcze jedną rzecz. Niektórzy ludzie tak bardzo uwierzyli swoją iluzję i tak się czują komfortowo tam, że oni nie odejdą. Więc jakieś nawet garstki zawsze ci przywódcy będą gromadzić wokół siebie. Od razu przychodzi mi trochę w nawiązaniu do tego pytanie, dlaczego w takim razie, bo jeżeli tych ofiar jest dużo, to trzeba przyjąć, że część po prostu chce zapomnieć i tak dalej, ale... Wypielanie też. Dlaczego
nie znajduje się grupa taka, która, że nie słyszy się głośno o jakimś właśnie pozwie zbiorowym, nie słyszy się głośno, chyba że to ja tylko nie słyszałem. Ja też jak na razie nie. Że właśnie pojawiają się często takie, ja sam trafiłem na kilka na przykład na YouTubie nagrań byłych świadków Jehowy, którzy może nie doznali jakiegoś takiego skrzywdzenia na przykład fizycznego czy psychicznego, chociaż tam trochę mówią o jakiś, ale jakby bardzo krytycznie tak opowiadają o tym, co tam się działo, więc i to też są rzeczy, które zakrawają w jakiś sposób na paragrafy, chociaż część. Więc zastanawiam się, dlaczego ci ludzie się nie zbierają. Już powinno być o tym głośno, powinno o tym szumieć, a z jakiegoś powodu to mówię, nie słyszałem. Słyszy się o pedofilii w kościele katolickim i mówią o tym, dużo osób mówi o tym. Tak, to prawda. Natomiast o tym, czy to będzie kościół katolicki, czy to będzie kościół prawosławny, czy to będzie jakakolwiek dowolna inna religia, gdzie pojawiają się takie grupy destrukcyjne, nie słychać o ofiarach, które składają na przykład jakieś pozwy zbiorowe. Pozwy zbiorowe może nie. Nie wiem, dlaczego tak jest, aczkolwiek ja wiem, że nie atakując, broń Boże, katolików, ja znam wielu wartościowych tam ludzi ogólnie, więc nie atakuję wyznawców. Ale no, ten problem jest poważny w Kościele Powszechnym, problem pedofilii. I wiem, że są grupy wsparcia. Nie wiem, dlaczego jeszcze nie ma pozwów zbiorowych. Tak jak w przypadku Organizacji Świadków Jehowy, gdzie już zbierają, są te pozwy zbiorowe i w paru krajach doprowadzą do legalizacji. Powiem panu, jest jeden, no, Kościół katolicki cały czas ma jeszcze ten status dosyć wysoki, pomimo wszystko w tym kraju. Natomiast powiem panu, co jeszcze widzę. Takie zjawisko, że często grupom destrukcyjnym nadaje się status eklezjalny, czyli status kościelny, aczkolwiek są to grupy. A dlaczego? Oni się powołują, ja nie mówię o Świadkach Jehowy, ale różne charyzmatyczne sekty, grupy destrukcyjne mówią, że wierzą w Trójcę. A Trójca, no to jest pogląd, który wyznaje też Kościół katolicki, inny, więc jest wszystko w porządku, tak? I mają status eklezjalny, ale co gorsza, nieraz atakowane są ofiary. Kiedy ktoś coś upublicznia, przenosi się odpowiedzialność na niego. Wie pan, chwyty erystyczne, przenoszenie odpowiedzialności na osobę, dyskredytacja publiczna takich ludzi, którzy są ofiarami i nagle coś upubliczniają. Że to oni może tam mają jakieś zranienia w ogóle, no, a jak się jeszcze zbierze większa ilość osób, które ich oskarżają, wie pan, jest trudno. Niektórzy już nie chcą o tym mówić, bo mają już taką traumę, że chcieliby już wyjść i być od tego jak najdalej. Ja rozmawiałem z taką panią, która wyszła z Organizacji Świadków Jehowy, ona powiedziała, ja już nie chcę ich nic wspólnego, nie chcę ich demaskować, ja chcę już się skoncentrować na mojej wierze chrześcijańskiej, chcę mieć to już za sobą. Bo ona przyszła do wspólnoty takiej stonowanej, takiej zwykłej, protestanckiej. W każdym razie to, co widzę, status eklezjalny. Podczepiają się również, ja nie mówię o panu Cerońskim czy Dorożale, ale nawet tu we Wrocławiu, takie destrukcyjne grupy, gdzie ta destrukcyjność jest bardziej ukryta, gdzie jest mniej czytelna, gdzie przywódcy, którzy też mienią się apostołami, prorokami, są mniej czytelni i współpracują jednocześnie z Odnową w Duchu Świętym. Mogę wymienić nazwy. A co to takiego Odnowa w Duchu Świętym? To jest katolicka charyzmatyczna wspólnota. Okay. Koinonia i parę innych. I tam nawet księża się też pojawiają na ich konferencjach czy festiwalach we Wrocławiu. To było do niedawna. Jeszcze pomoc Ukrainie nagle, charytatywna, gdzie jest nagroda od włodarza miasta później. No i co? To są grupy, no broń Boże, oni współpracują z ewangelicznymi kościołami, z kościołem katolickim, no więc status eklezjalny, a często się jeszcze oskarża tych ludzi, tak zwanych odstępców, bo się ich tak nazywa apostatami, odstępcami, że oni na pewno mają jakieś zranienia, tak? A może jest jakiś konflikt i oni się teraz mszczą. I sami są atakowani ci ludzie. I ja uważam, powiem panu tak, że powinni się ci ludzie właśnie zebrać. Ci, którzy jeszcze mają siłę, bo ja też nie oceniam tych, którzy nie mają siły z tym walczyć i chcą w spokoju. I właśnie zbierać podpisy i przede wszystkim ujawniać bez jadu nienawiści. Bo ja uważam, że wybaczyć należy oczywiście, ale wybaczyć to nie znaczy nie ostrzegać przed negatywnymi zjawiskami, przed wyłudzaniem, przed, bo ofiarą może paść ktoś inny.
wybaczyć to też nie znaczy nie dochodzić odszkodowania za swoją krzywdę. Nawet w kontekście Biblii to jest. A w Biblii co na ten temat mówi? Że zanim ktoś po prostu stanie przed sądem Bożym, musi stanąć przed sądem ludzkim. Okej. I nawet ci pseudo-pastorzy, czyli przywódcy tych grup destrukcyjnych, oni się powołują na to. I jeszcze ja znam człowieka, który dopuścił się w łudze, a mówił, że nawet jak ukradniesz długopis w swoim miejscu pracy, to równie dobrze, jakbyś miał okazję, to byś wyniósł telewizor czy komputer. Okay. A sam nie zwrócił pieniędzy pewnym osobom. Mhm. Dodam jeszcze, gdzie jest ta destrukcyjnie taka mniej czytelna i ona jest niebezpieczna. I tych ludzi postrzega się jako takich zwykłych, jeszcze jakichś sympatycznych, serdecznych. Jak jeszcze są narcyzami, to wie pan, narcyz potrafi być czarujący i stwarzać wrażenie. A jeżeli jeszcze grupa destrukcyjna gdzieś się udziela charytatywnie, jakaś misja, czy na przykład rozdają jedzenie bezdomnym. Jest, i nie chcę tutaj piętnować, jest pewna grupa destrukcyjna, która zajmuje się tym. Mają poczęstunki dla bezdomnych. A czemu jeszcze, pozwoli pan, że taka mała dygresja, dywagacja. Dlaczego tam przychodzą często ludzie, którzy wyszli z jakichś nałogów? To są osoby bardzo pokiereszowane przez życie z potężnym deficytem emocjonalnym, uczuciowym. I kiedy tam są zbombardowane miłością, a nagle jeszcze tutaj dostają pożywienie, tak dalej, później się przyłączają. I zarabiają i wiedzą, że i wtedy czują, że oni muszą też pomagać innym i często robią to w dobrej wierze. Ja nie piętnuję, broń Boże, tych ludzi. Niektórzy mówią o tych zwykłych, szeregowych członkach. I nawet oni szczerze dają pieniądze, bo uważają, że to są na jakieś ważne cele. A że jest defraudacja tych pieniędzy czasami, no jest. Nie wiem, ja jeszcze chciałbym, trochę tutaj rozwijam wątek. Bardzo dobrze. Ale wie pan, film, który polecam, Marjo Gertner, niestety tylko w wersji angielskiej, nie ma jeszcze polskojęzycznej. To jest człowiek, który wychowany był przez małżeństwo pseudokaznodziejów. Oni od dzieciństwa przyzwyczajali go do roli takiego małego kaznodziei, cudownego dziecka. I te pieniądze, które niby były zbierane podczas tych niby sesji uzdrowieniowych, były defraudowane. I ostatecznie, kiedy on już dorastał, przestał być tak atrakcyjny dla mediów i tak dalej, ze wszystkimi pieniędzmi jego ojciec uciekł, tak? Też pastor, kaznodzieja. Więc też te środki są defraudowane. Muszę jeszcze, ja trochę tu rozwijam temat, bo miałem mówić bardziej ściśle, ale też muszę o tym powiedzieć. Oczywiście. Jest na przykład grupa destrukcyjna, która prowadzi niby taką agencję doradztwa personalnego. I tam doszło do pewnych nadużyć, bo zatrudniali na czarno byłą członkinię kościoła. Ja myślę, że mogę o tym powiedzieć, bo nie wymieniam nazwy. Moim celem nie jest jakiś hejt, nienawiść, tylko przykład. Ciśniemy. Przykład, wie pan. Coś takiego. Ona do momentu rozwiązania była w ciąży. Zatrudniona na czarno. Nie dali jej urlopu już macierzyńskiego, bo nawet ona nie była oficjalnie zatrudniona. To było przedsiębiorstwo, które tę sektę miało finansować. Do momentu rozwiązania pracowała praktycznie z tymi chemikaliami, ze wszystkim, z ryzykiem wcześniejszego urodzenia. Takie rzeczy się dzieją. Dodam, że część tych grup destrukcyjnych prowadzi własne firmy, które też częściowo finansują ich działalność, tak? Nie pan Ceroński, nie pan Dorożała, bo o ile wiem, oni nie. Oni co najwyżej drukują jakieś dziwne publikacje, mają, Ceroński ma własną wersję Biblii. Rany. To mama i ta Biblia, to wszyscy teologowie, ja nawet nie trzeba być teologiem, tam są takie różnice w znaczeniu. To jest wszystko pod ich doktrynę, tak? Tak jak Biblia Nowego Świata. To jest gorzej niż Biblia Nowego Świata. Okej. Okay. Sekundkę, bo mi teraz przyszło do głowy. Gdyby w tym momencie oglądał albo słuchał nas ktoś, kto doświadczył jakiejkolwiek rodzaju krzywdy ze strony takich grup destrukcyjnych, to jak się obawiacie o anonimowość, to załóżcie anonimowego maila, byle jakiego, i napiszcie do mnie wiadomość, pomogę wam ze strony prawnej ścigać tych ludzi. Tam na dole macie kontakt, napiszcie, czy na mailu, czy na maila, czy na Instagrama. Jeżeli potrzebujecie pomocy, to dajcie znać, pomogę wam w tej kwestii. Jeżeli mogę dołączyć, to ja też w razie czego mogę pomóc i ja znam akurat osobę, panią Solo, która pomaga ofiarom grup destrukcyjnych, które stamtąd wyszły. I więc w razie czego, jeżeli pan będzie reflektował, ja również. Okay. I zawsze mogę się, bo naprawdę nie jest celem piętnowanie kogoś, przyciskanie, tylko ostrzeganie po prostu, tak? Okej. Okay. No, więc jeżeli ktoś z was
doświadczył jakiejkolwiek krzywdy, i to niezależnie, czy to ze strony grupy religijnej, czy niereligijnej, czy związanej z religią, albo niezwiązanej. Jeżeli się obawiacie o anonimowość, to zanonimizujcie jakoś kontakt, napiszcie albo na maila, albo na Instagrama, będziemy w stanie zaoferować wam pomoc prawną, psychologiczną. Przyszła mi do głowy ciekawa rzecz, w kontekście oczywiście tego, o czym rozmawiamy, ale ja uwielbiam ludzi, którzy się nie chowają za cieniem swoich działalności, swojego podejścia i tak dalej. Gdzie pan jako osoba wierząca dzisiaj widzi największy grzech Kościoła w Polsce? Co, mówimy o Kościele ogólnie czy instytucji? O Kościele, wierze jako pewnym bycie, który funkcjonuje. Może z jednej strony, bo ja wiem, że to trzeba trochę rozdzielić, wiara i Kościół, więc może inaczej. Gdzie jest największy grzech wiary dzisiaj? Gdzie jest takie, że jak pan patrzy na ten, w tym kierunku, to myśli pan sobie, wszystko byłoby super, gdyby nie to. Myślę, że no niestety chciwość. Ja nie mówię też o przypadkach molestowania, to jest coś obrzydliwego wyjątkowo i nawet w kontekście księgi, którą cały czas przywołuję, która jest, wszyscy uważają, że ona jest dla nich probierzem wiarygodności, Biblia, tam jest mocno napiętnowana. Co Biblia mówi o molestowaniu? Nawet w Starym Testamencie, ja już nie pamiętam fragmentów, też i w Nowym też, i molestowanie, ale ogólnie tam jest też mowa o pedofilii również, że jest oczywiście grzechem jak najbardziej. To jest coś wyjątkowo obrzydliwego i nie tylko w kontekście Biblii, ale nawet takim ludzkim, jak na to patrzymy. Jest to odrażające, a takie rzeczy się dzieją. Ale też chciwość, nie oszukujmy się. Jeżeli mogę znowu do Biblii nawiązać, korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. A miłość pieniędzy to nie oznacza, że ktoś chce mieć jakieś środki finansowe, nawet więcej, żeby ułożyć życie sobie, swoim dzieciom. Ale ja mówię o tych ludziach, którzy lubią szybkie, łatwe pieniądze. Jak Marjo Gertner, protoplasta, on później miał już wyrzuty sumienia i zrezygnował i zgłosił się do zespołu filmowego, gdzie nakręcono ten dokument fabularyzowany. Ale pieniądze, to finanse powodują, ta chciwość, że są te wszystkie, jakkolwiek część tych osób to są szaleńcy, ale nie wszyscy. Tam też są ludzie, którzy nie wierzą w ogóle, nawet ateiści. W Stanach jest ich od groma, ale religia to jest taka, stała się taką maszynką do zarabiania pieniędzy. Więc to jest przede wszystkim ta chciwość, żerowanie na cudzej łatwowierności, na cudzej naiwności, ale jest jeszcze inny aspekt. Są czasami ludzie, wie pan, którzy poszliby pomóc do samego diabła, bo mają ciężko chore dziecko. Tak, zrobiliby wszystko, żeby temu dziecku pomóc. I trafiają właśnie na kogoś takiego. Ja nie mówię tu w kontekście jeszcze Kościoła, bo w tym tak zwanym Kościele powszechnym są wspólnoty charyzmatyczne, jest też ten neokatechumenat. Są bardzo wszystko trudne nazwy. Ja trochę się zapoznałem. Ja znam ludzi nawet, którzy wyszli z neokatechumenatu, takich katolików, którzy przeszli do zwykłych wspólnot. Sekundka, a dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest neokatechumenat. W dużym uproszczeniu to są takie wspólnoty, gdzie też się wierzy w te dary ducha. Często modlą się tak zwanym bełkotem, który mówią dar języków, glosolalia. Powiem tak, to jest tak jakby ruch charyzmatyczny, zielonoświątkowy w Kościele katolickim. Bo w Kościele zielonoświątkowym tam były te trzy fale, mogę nawiązać tak, do tego? Oczywiście. To nazwano trzy fale namaszczenia, tak? Czyli ponowne przebudzenie. Oni się powołują na rozdział Koryntian, że tam gdzie było przebudzenie. I po prostu to, pierwsza to była w 1901 rok, Kościół zielonoświątkowy. Potem gdzieś tam lata 50. i w 60. odnowa w Duchu Świętym się pojawiła. I to był ten ruch charyzmatyczny w Kościele katolickim, gdzie też modlono się bełkotem, który się nazywa językami, które nie są językami w rozumieniu biblijnym. I te wszystkie nakładanie rąk, wie pan, no rozumiem, czyli to weszło nawet do tradycyjnego katolicyzmu. Tak samo jak mamy tradycyjny protestantyzm cesacjonistyczny, którego ja tutaj jestem tak jakby przedstawicielem. Tak, tak, tak. Aczkolwiek nie piętnuję, ja chcę powiedzieć, że ja nie piętnuję ludzi, którzy wierzą w pewne rzeczy, bo tam też są szczerzy ludzie i naprawdę dobrzy. I którzy w dobrej wierze, nie mówię o tych fałszywych przywódcach, pewne rzeczy robią. Okay. I broń Boże, nie możemy wylewać dziecka z kąpielą.
Ale no, nawet w kościele tym tradycyjnym katolickim pojawiła się odnowa, potem takie wspólnoty jak Koinonia Jan Chrzciciel i Neokatechumenat, to te wspólnoty katolickie, gdzie są te praktykowane niby dary ducha, uzdrowienia i tym podobne. Tylko, że tam dogmatyczne są różnice, bo tam na przykład wielbią Maryję, a kult maryjny na przykład w protestantyzmie, czy nawet tym, nie mylmy protestantyzmu jeszcze z neoewangelikalizmem, czyli tymi wszystkimi charyzmatycznymi wspólnotami, wie pan, wspólnotami, sektami, które nie są w tym rozumieniu. Neokatechumenat po prostu, oni wyznają taki kontynualizm bliski temu, co jest w zielonoświątkostwie, z katolickimi dogmatami. Okay. Tam się też kładzie duży nacisk na czytanie Biblii, aczkolwiek interpretacja jest bardzo... dowolna? Swobodna. Wie pan, tam gdzie jest sens dosłowny, to jest alegoria. To samo, co w ruchu zielonoświątkowym. O ile wiem, to już chyba Orygenes, taki teolog, on po raz pierwszy zaczął gdzieś to stosować. Ja od razu chcę panu powiedzieć. Ja znam z neokatechumenatu bardzo wartościowych ludzi, natomiast działalność tam jest często szkodliwa. Okay. I te są liderzy, którzy niestety krzywdzą innych. No tak jak są liderzy w postaci księży, którzy też krzywdzą. Też, oczywiście. Chcę jeszcze panu powiedzieć jedną rzecz. Ja tutaj nie forsuję żadnej doktryny i nie wybielam tak, że powiem panu tak. Jakkolwiek ja bardzo wierzę w te nauki, które wyznaję, to też widzę, że również, czy w mojej denominacji, w tym tradycyjnym protestantyzmie też zdarzają się nadużycia, bo ludzie zaburzeni mogą się trafić wszędzie. Też są osoby o narcystycznych zaburzeniach osobowości, socjopaci. Rozumie pan, o czym mówię. Więc nadużycia mogą się trafić wszędzie, nawet bardzo tradycyjnych społecznościach. A katolicy, o których mówimy, nie piętnuję, broń Boże, wszystkich katolików, ale ten trydencki, no też są księża, którzy krzywdzili ludzi, tak? Okej. To mamy w kwestii wiary szeroko rozumianej. Czyli chciwość, rzeczy związane z pieniędzmi, no i pedofilia szeroko rozumiana. Ach, i jeszcze jedna rzecz. Wie pan, powiem tak. Ktoś kiedyś powiedział, Stanisław Lem, pisarz, że ludzkość niczego się nie nauczyła. I to umieszczając... No ma pan takie wrażenie? Że się nie nauczyliśmy? Ja mam wrażenie, że dalej, niestety, pieniądze, te nadużycia seksualne też, ale wie pan co jeszcze? Władza. Są ludzie, którzy kochają władzę. Narcyzi kochają być podziwiani, budują wokół siebie taki dworek i większość tych przywódców to są ludzie. Ja nie mówię już o psychopatach i socjopatach. To już są te najbardziej skrajne postacie z ruchu charyzmatycznego, od których nawet część charyzmatyków się odcina. Nie wiem, czy pan o tym wie. Czy pastorzy zielonoświątkowi też uważają, że to już są bardzo osobnicy destrukcyjni i za wszelką cenę chcą się od nich odciąć. Okej. A największy grzech samej instytucji, jaką jest Kościół? Mówi pan tylko o... O Kościele powszechnym. Katolickim. Ja mogę w tym momencie z pełną odpowiedzialnością mówić, że pewnie część osób się przyczepi, że to protestant krytykuje Kościół, do którego nie należy. No nie, największy, powiem panu, największy grzech. Tego było dosyć dużo. Było dosyć dużo w historii, ale obecnie nadużycia seksualne i finansowe. Okay. Ktoś powiedział, że niby Kościół katolicki zrobił z chrześcijaństwa, znaczy, że on tam wprowadził filozofię grecką tam między innymi i tak dalej, a w Stanach Zjednoczonych zrobiono z kościoła biznes, czyli o tych już poza kościołem. No właśnie nie, biznes to tam był od zawsze i nawet w kontekście samej religii, nie tylko katolickiej, nie tylko chrześcijaństwa, religia od dawien dawna, od czasów starożytnych zawsze była biznesem. Gdzieś zawsze znajdowali się ludzie, którzy na tym zarabiali. Okay. Nadużycia seksualne, chciwość, ja nie wybielam także, od razu mówię, protestantyzmu tego klasycznego. Bo tu też się dzieją nadużycia finansowe. Są wewnętrzne walki pomiędzy różnymi pastorami, czy nawet w jakichś wspólnotach, tak zwanych zborach, bo tak się nazywają. I seksualne też się zdarzają. Zdrady pastorów, że wychodzi gdzieś aha, bo pastor może mieć żonę. Żonę, tak. Tak, to zresztą, wie pan, są pewne odłamy katolicyzmu, gdzie księża mogą mieć żonę. Grekokatolicki, polskokatolicki, tam mają księża żony. Okay. Pop w kościele prawosławnym też ma żonę. I pastor może mieć żonę. I ja znam przypadek, że pastor gdzieś się wypowiadał w Stanach Zjednoczonych, w telewizji,
o wierności małżeńskiej w ogóle, a potem go namierzono, bo tam paparazzi chodzą za różnymi osobami w domu publicznym. No. Okej. Okay. Więc ja nie wybieram... Chichot losu. Słucham? Chichot losu straszny. Tak, tak, tak. Jest jeszcze coś takiego jak projektowanie, wie pan, to często ludzie piętnują to, z czym sami gdzieś tam mają problem. Tak jak polityk, który ostro wypowiada się o aborcji, a sam gdzieś załatwił pokryjomu osoby, z którą miał romans, właśnie taki zabieg. Okay. I ja to gdzieś tam widzę w kościele tym katolickim, rzymskokatolickim. Mhm. Pedofilia, zbyt duża ingerencja w świat polityki. Ale to nie tylko tam. Mhm. Bo w Stanach Zjednoczonych z kolei angażują się inne, to jest, nie wiem, czy pan wie, religia to jest świetny nośnik dla polityków. Można tak fajnie wykorzystać, tak się fajnie łączą te rzeczy. Mam wrażenie, że ostatnie 8 lat było wykorzystywane bardzo zręcznie. Tak, tak, tak. To znaczy, ja nie piję, niech sobie tam ktoś, jak lubicie PiS, to głosujcie na PiS, tylko nie podoba mi się ten romans polityki z wiarą. To znaczy, powinien... przeszkadza mi, nie powinno być czegoś takiego. Ja panu powiem wprost. W krajach protestanckich jest rozdział Kościoła od państwa, aczkolwiek, co nie oznacza, że tam też nie ma układów. Ja bym to nazwał takim jakby romansem tych ludzi, że łączą się, tu gdzieś są finanse. Ja panu powiem, że nawet w kontekście Dolnego Śląska jeden z włodarzy współfinansował festiwal charyzmatyczny tutaj we Wrocławiu, gdzie brali udział zarówno przywódcy konserwatywnych kościołów ewangelicznych, kościoła katolickiego i także przywódcy sekt charyzmatycznych. To się ładnie tak wszystko połączyło. Ale takie żywiołowe festiwale, nie oszukujmy się. W kościołach ewangelicznych trzeba utrzymywać budynki, to wszystko kosztuje. Mhm. A jak podłączy się nawet wspólnota jakaś ekumeniczna, no ja akurat mówię, że jestem przeciwnikiem ekumenizmu, bo to jest, są układy poza... A ekumenizm to? Ekumenizm, ten szeroko rozumiany, z którym się nie zgadzam, to jest połączenie wszystkich religii pod autorytetem papieża. Aha, okej. Okay. Przywódcą. I papież łączy, okej. Okay, aczkolwiek jak ogólnie i na przykład jeżeli jest wspólnota, ja mówię o konkretnym przykładzie, nie wymieniam nazwy, ekumeniczna, baptystyczna, która się podłącza pod taki festiwal. Nie oszukujmy się, festiwale przyciągają ludzi, po to oni przychodzą do tych wspólnot. Kolejne osoby, to jest potem jednak finanse, tak? Bo trzeba opłacić budynek, wszelkie koszta. No nie oszukujmy się. Kolejny grzech to nie tylko tego kościoła powszechnego, czyli religii dominujące, bo my akurat w takim obszarze, ale także nie tylko nawet, wie pan, tych destrukcyjnych grup. To jest gdzieś tam... To, że mówię o tych nawet tych zdrowych, takich ewangelicznych wspólnotach, gdzie nie ma nadużyć, że to są takie firmy jakby. Trzeba utrzymać budynek, prąd, tak dalej i w tym momencie idziemy na kompromisy, żeby zarabiać pieniądze, tak? I ciśnięcie tych ludzi. Muszę powiedzieć jeszcze, mówiąc to całkowicie bez jakiejś agresji, że dziesięcina na przykład, jest tak zwana dziesięcina, ona w kościele katolickim nie jest tak powszechna. Ale tylko mógłbym pan wyjaśnić? Bo już będę mówił. Właśnie o to. Okay, okay. To jest 1/10 dochodów, tak? I tylko niektóre wspólnoty katolickie ją praktykują. Koinonian, chrzciciel, odnowa i tak dalej. W kościele to aż takie powszechne nie jest, bo tam się są opłaty za coś innego. Ale nawet tak zwanych tych wspólnotach takich stonowanych, cesacjonistycznych, gdzie nie, gdzie ona jest. A dziesięcina to niestety, mówiąc to całkowicie bez emocji jakiejś, to jest manipulacja tekstem biblijnym, bo jak się zagłębimy, dziesięcina zawsze była przejadana, to było z płodów rolnych. To jest prawo lewiratu ze Starego Testamentu. Rozumie pan, o czym mówię? A teraz nigdy to funkcjonuje tak, że się komuś oddaje 10%? To jest niby dobrowolne, no bo nikogo zmusić nie można przecież, ale manipuluje się, no i 1/10 swoich dochodów. Przecież to żart jest jakiś. Wie pan, to jest ogólnie manipulacja, o tym mówię. Ona, powiem panu, że ta dziesięcina płacona z pieniędzy, to to już się płaciło dawno temu w tych różnych protestanckich wspólnotach. To jest najgorsze. I ten aspekt finansowy. I nie dziwmy się, że dzisiaj ludzie oddalają się gdzieś, że społeczeństwo jest sekularyzowane, czyli zeświadczone, bo po prostu jak widzą takie parcie na pieniądz, ten aspekt finansowy, tą chciwość, i nie tylko w kościele powszechnym, bo my tu dużo mówimy o kościele katolickim, a gdzie niegdzie też nawet zdarza się, że pastor jakiejś wspólnoty takiej zwykłej, najzwyklejszej w świecie, nagle są potrzeby i jest parcie na finanse i nagle zaczyna o tym mówić za dużo. Okay. A jeszcze na czym polega manipulacja?
Bo mówi się, że jeżeli oni zapłacą to 1/10, to Bóg im odda 10-krotnie więcej. Bardzo ciekawe, że nie widać tego błogosławieństwa tak zwanego u ludzi, którzy to głoszą. Tylko mają pieniądze od tych wiernych, czy członków sekt. Ale dlaczego? To jest manipulacja, bo gdyby tak naprawdę było, to oni by dostawali od nagle jakieś wpływy 10 razy więcej. Nie. No niestety nie. To jest, przykro mi powiedzieć, manipulacja. To jest jeden z największych grzechów, także nie tylko grup destrukcyjnych, także zdrowe takie wspólnoty oparte na Słowie Bożym, gdzie nadużyć niby nie ma, ale może się pojawić. I ja akurat należę, mówię szczerze, do wspólnoty, gdzie tego nie ma, gdzie nawet mamy artykuły na ten temat. Od dawien dawna, ale wie pan, dlaczego to jest? To jest po to, żeby zapewnić płynność finansową, tak? Do kasy czy kościoła. Niektóre wspólnoty katolickie też to mają, tą dziesięcinę. To jest strasznie smutne. Jest. I jeszcze co jest najgorsze? Mówi się też tym ludziom, że najpierw należy rozplanować dziesięcinę, bo to jest dla Boga. Czyli ta dziesięcina, 1/10 jest ważniejsza od jedzenia dla dzieci, książek, ich potrzeb, wszystkiego, czy potrzeb domu, rachunków, bo jak zapłacimy, to Bóg pobłogosławi i te pieniądze przyjdą. A jeżeli ktoś tego nie dostaje, wie pan, co się mówi? Że oddaje nieszczerze. Bo gdyby oddawał szczerze, to miałby błogosławieństwo. To jest manipulacja jedna z najbardziej perfidnych. Okej. Przestrzegam przed wszelkimi, nie tylko grupami destrukcyjnymi, ale też wspólnotami. Może się zdarzają się wspólnoty cesacjonistyczne, czyli takie ewangeliczne, gdzie też za dużo się mówi o finansach. Bardzo uważajmy na to. Czyli jak słyszy się za często pieniądze i jeszcze nie wiadomo, gdzie one, na co idą, to jest czerwona flaga. Czerwona flaga i jeżeli jeszcze się uważa, że te pieniądze, bo się mówi, nie są twoje, to są pieniądze Królestwa Bożego. To nie należy do ciebie. Wszystko należy do Boga. Jakbym był chamski, to bym powiedział, to niech Królestwo Boże idzie do pracy za mnie i zarobi. Ja od razu panu mówię, że są. Według modelu biblijnego to tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak płatna służba w kościele. Potem człowiek powinien pracować. Klasyczny taki model to jest pluralizm starszych, czyli jest cała rada takiej wspólnoty. Oni się wymieniają służbami. Pastor to jest prezbiter, czyli ma takie same prawa jak inni. Nie ma jednego przywódcy. To, co jest grupa destrukcyjnych, jakiś przywódca, który jest kanałem łączącym między Bogiem a ludźmi. Nie, wszyscy pracowali, tak zawsze było. To już panu mówię w kontekście Biblii. Utrzymywali siebie, swoje rodziny. A jak zbierano na jakieś potrzeby zboru, to dla najuboższych, dla osób, które z różnych przyczyn nie mogły pracować, na cele społeczne i tak dalej. Ale nigdy na pensje dla tych ludzi, tak? To są po prostu kpiny, a ja już nie mówię o tym, że ci ludzie pracują często na etatach, w różnych takich denominacyjnych, czyli tych, nie tych wolnych, takich grupach destrukcyjnych, mają składki do ZUS-u jeszcze i tak dalej, tak? O rany... Ale wie pan, no, organizacja Świadków Jehowy, tam oni piętnują dziesięcinę, a jednocześnie tam są obowiązkowe składki, w tym na literaturę, tak? No i tam... Nie pamiętam, to nie będę przywoływał. W każdym razie... O rany... Jestem po prostu przerażony. Mi się wydawało, że trochę mniej jest tego... Jest tego bardzo dużo. W wierze szeroko rozumianej i to bez wskazywania, na którą konkretnie... A czy dobrym rozwiązaniem byłoby dobrowolne składki wiernych? Powiem tak, że oczywiście. I tak powinno być. A wie pan, że to nawet ma umocowanie w tej księdze, na którą oni się powołują i którą manipulują. Której tekstem... Bo dziesięcina to jest zmanipulowany tekst. To już od razu panu mówię. Tego w Biblii nie ma, dziesięciny płaconej z pieniędzy. Zacznijmy od tego. I nawet jak Jezus gdzieś tam rozmawiał z faryzeuszami, mówi, biada wam faryzeusze, bo płacicie dziesięcinę z mięty, z kopru, tak? Gdzie tam była mowa o pieniądzach? Tu jest cały dobrowolne składki, jak i wie pan, że to nawet ma umocowanie w Biblii, bo jest napisane, ochotnego dawcę Bóg miłuje. Jeżeli ktoś daje z ochotą tyle, ile może, a jest jeszcze napisane tam, że ludzie, którzy mają, już nie pamiętam w którym fragmencie, brakuje im dochodów, mają małe dochody, to żeby nie płacili, żeby też wspólnota nie była nimi obciążona. Bo wspólnota by wtedy musiała im pomagać finansowo. Mhm. A lepiej, żeby pieniądze, jak mają płacić, to wtedy, żeby utrzymywali siebie za to. A pomoc to jest dla biednych, potrzebujących z różnych przyczyn. Wszystko tam jest tak poukładane, nawet w kontekście Biblii, więc tutaj, jak ktoś zacznie to analizować i jeszcze panu powiem, że teologowie już zaczęli udowadniać pewne rzeczy i grupom destrukcyjnym też. Okay. Tylko biedni ludzie są... Ja też chcę panu od razu powiedzieć, nie oceniam, nie osądzam ludzi, którzy tam wstąpili.
bo oni mają za sobą naprawdę traumatyczne doświadczenia. I czy mogę jeszcze nawiązać, dlaczego ludzie wstępują do takich grup? To jest też bardzo ważne. Mogę o tym powiedzieć? To, oczywiście. Widzi pan, to jest tak, że może być człowiek o bardzo wysokim ilorazie inteligencji, ale tam wstępuje. Dlaczego? No, jakieś emocjonalne pewnie potrzeby. Deficyty emocjonalne. Czasami z dzieciństwa. Młodzież. Grupy destrukcyjne celują w młodzież także. Czy pan o tym wie? Młodzież akurat ma dużo czasu. Oni mają jakieś ideały. Mają potrzebę przynależności. Tak? I potrzebę samorealizacji. To jest w ogóle, wie pan, to jest wykorzystywanie psychologii w bardzo złym celu. Naturalne ludzkie potrzeby, wyższego rzędu już trochę, po to, żeby ludzi przyciągać. I jeszcze buduje się także zależność, bo prorokuje się nad tymi ludźmi i mówi się, ty masz namaszczenie prorocze, będziesz prorokował na kontynencie takim, takim. Jeżeli to się nie spełnia w ciągu 5 lat, to może za 10, wiesz, to proroctwo to może nawet być, jak ty będziesz już w starszym wieku, tak? Że jeszcze teraz nie. Jest to typowa manipulacja, a jak jeszcze porównamy to z tą księgą, nieważne, czy ktoś wierzy w chrześcijaństwo, czy nie, to tam proroctwa były bardzo dokładnie opisane i spełniały się z pełną dokładnością. Okay. Czy ktoś wierzy, czy nie, ja mówię o kontekście. I jeszcze jacy ludzie, wie pan, o co chodzi też w bardzo dramatycznych momentach życia. Bo nagle stracili mieszkanie, stracili dom, wszystko im się zawaliło, a przychodzą, chodzą sobie przedstawiciele sekty, niby jakaś ewangelizacja i w tym momencie podają rękę, otaczają miłością, bombardowanie i ten człowiek nagle, w tym momencie nawet inteligencja, jak ktoś ma bardzo wysokie IQ, iloraz, przegrywa w tym momencie z takimi potrzebami emocjonalnymi. Inna kwestia traumatyczna, śmierć dziecka. Wie pan, to jest dramat potężny. Ja dzieci nie mam, ale wiem, jak to wygląda. Przychodzą ludzie, ja wskazuję na konkretną organizację, może nie charyzmatyczną, mówią, ale jak będzie ten nowy świat, raj na ziemi, to ty odzyskasz dziecko. Ono zmartwychwstanie, tak? Będziesz mógł je widzieć ponownie. I będziesz obiecywanie. Grają na najniższych instynktach. Grają na najniższy instynkt, ale wie pan, że na to są podatni ludzie też z bardzo wysokim IQ. Słyszał pan o takiej osobie jak Steve Hassan? Człowiek, który był w sekcie Moona, wielebny Sun Myung Moon. Okay. Unification Church to chyba. Ja tak z Moon się... to tylko grzyby. Grzyby Moon. Nie, Moon, wie pan, to on był tam ojcem, matką, destrukcyjna sekta. I ten człowiek wyszedł stamtąd, skończył psychologię, chyba miał nawet doktorat i on właśnie zwalczał grupy destrukcyjne. Aż ostrzegano przed nim. I on pisał o tych wszystkich mechanizmach. I naprawdę mi tych ludzi, ja bardzo współczuję i nawet jeżeli jest możliwość, potrzeba pomocy, to ja tutaj służę panu, czy jest pewna pani psycholog, która też taką osobą pomaga, którą znam. I pomoc jest zawsze, tak? A najgorsze, kiedy ci ludzie jeszcze z tych sekt wychodzą, są otoczeni ostracyzmem, oni robią wszystko, żeby wrócić, bo wchodzą do sekty, przepraszam bardzo, odizolowali się od rodzin. Już nie ma powrotu do dawnego życia. I to jest jedyne, co znają. A jeszcze gorzej, jak ktoś się w takiej grupie destrukcyjnej wychowa. I robią mu wodę z mózgu od dzieciństwa. Dramat. Dramat po prostu. Dlatego mówię naprawdę tym ludziom, ci ludzie potrzebują pomocy. A co jest jeszcze dzisiaj? Czy mogę, bo ja sobie tutaj pozwalam na takie dygresje, dywagacje w tej... Ale to jest też bardzo ważne. Pan zobaczy, że my żyjemy w takim świecie, gdzie jest jakiś szalony pęd. Ludzie są bardzo pogubieni, a nagle pojawia się taka grupa destrukcyjna, taki guru, ojciec duchowy, apostoł, prorok i takie proste, jasne przesłanie, wszystko staje, życie staje się prostsze. I tacy pogubieni ludzie tam chętnie wchodzą, a jeszcze biznesmen, którego na przykład zostawiła żona, ale ma duże dochody, pewne rzeczy mu się wyjaśni, zbombarduje miłością i on zacznie przeznaczać określone kwoty. W przeszłości w takim zagubieniu też, na szczęście wyszedł z tego, był George Harrison na przykład, tak? Ruch świadomości Kriszny, on tam też przeznaczył spore dochody i mu fundował nawet budynek i w ogóle. Ja polecam książkę Cialdiniego na przykład, na temat technik wywierania wpływu, tam również jest nawiązanie do grup destrukcyjnych także. Okej. Okay. A co z takimi, bo... Nie wiem, na ile może się pan odnieść, ale to są części Kościoła katolickiego, takie grupy pod tytułem Oaza, klaszczemy w łapki.
świadectwa i tak dalej. Ja nie mam nic przeciwko, kiedyś też byłem na takich oazach. Byłem ministrantem, ale byłem na takich oazach i to mi się wydawało strasznie sztuczne i udawane. Ja coś panu powiem. Tam same świadectwa i nic więcej. Tak, tak. Zaznaczam, że nie chcę piętnować ludzi, którzy w to wierzą, bo tam są też ludzie tacy szczerzy, którzy chcą robić coś dobrego. Ale wie pan, o co tu chodzi? Ta atmosfera wspólnej zabawy, klaskanie, muzyka, a potem indoktrynacja, tak? Pan to zauważył? Ja na sobie nie. Ale to działa. Na wiele osób to działa, nie wiem dlaczego. To jest bardzo podobne jak w grupach destrukcyjnych, tylko tam jest jeszcze większy hałas, muzyka. Ale czemu? Jest atmosfera wspólnej zabawy. Ludzie się rozluźniają, otwierają i są bardziej otwarci na indoktrynację później. A są jeszcze grupy, to ksiądz Franciszek Blachnicki, nieżyjący już, założył ruch oazowy. I wie pan o tym, że nawet w kościele katolickim jest duży sceptycyzm, ale dlaczego? Ci ludzie tam nieraz popadali w szaleństwo. Tam nie tylko jest klaskanie w rączki, jak pan mówił, ale powtarzanie nieraz tych samych refrenów, tych samych słów, ręce do góry i tak dalej. Ja to widziałem we wspólnotach charyzmatycznych i to bardzo przypomina to, co jest charyzmatyczny grupa destrukcyjny. Wprowadza się w ludzi w trans. I oni w tym momencie, włącza się też ich podświadomość, a wyłącza świadomość. To jest bardzo podobne jak mantry. Wie pan o tym, że się powtarza raz za razem. Jest jedna szkodliwa organizacja katolicko, niby protestancka, aczkolwiek to z protestantyzmem to ma tyle wspólnego klasycznym, co nie wiem, co Lenin z demokracją. w każdym razie oni właśnie, tam są afrykańskie rytmy nawet. Ja nie wymieniam nazwy celowo, aczkolwiek we Wrocławiu też działają. W Stanach to mogę tylko powiedzieć, że to jest International Houses of Prayer. Domy modlitwy. To ten plus gospel i tak dalej. IHOP. Ja nie wiem, czy to gospel, bo są też, jeżeli chodzi o gospel, są też takie nieszkodliwe jakieś wspólnoty, że się spotykają w ogóle, ale IHOP to tam właśnie, to jest połączenie szamanizmu, pozytywne wyznawanie, gdzie się wyznaje, ogłasza jakieś rzeczy i w tym momencie ogłaszają w Polsce rządy Boże w ogóle i tak dalej. W kontekście Biblii to Bóg jest Panem całego Wszechświata, nikt nie musi tego ogłaszać, ale mniejsza. Bardzo dużo tam jest z religii pogańskich, z szamanizmu, tak? Bardzo dużo jest też New Age. Ja zaraz nawiążę, co jest jeszcze bardzo paskudną manipulacją. Nie wiem, czy słyszał pan o takiej książce Secret? New Age. Gardzę książką i ja też, a wie pan, że to ma przełożenie w grupach destrukcyjnych, tych mniej czytelnych. Jest, myślę, że mogę wymienić nazwisko, pan Joel Osteen w Stanach Zjednoczonych. Jeden z propagatorów Ewangelii Sukcesu. To się tak ładnie nazywa. Ja wyznaję, tak? I declare, taka książka. I to jest secret w otoczce chrześcijaństwa, czyli po prostu, że można wyznawać pewne rzeczy, ogłaszać, to będzie. Inny pseudokaznodzieja Ben Hinn mówił, że można ogłaszać błogosławieństwo finansowe i że na przykład ma się Mercedesa i ten Mercedes on będzie za jakiś czas. Chcesz gdzieś pracować, choć wizualizacyjne rzeczy. Tak, to jest New Age w otoczce. Ta sama manipulacja. Oni stosują dokładnie to samo. I Ewangelia Sukcesu. Jeden z kaznodziejów, John Piper, powiedział, że to jest najgorszy produkt eksportowy Ameryki. Tylko, że ci ludzie, to jest sprzedawca, podobnie działa jak pewna sekta network marketing, MLM, sprzedawcy marzeń, amerykański sen. A potem nagle ci ludzie przeżywają rozczarowania. Była taka nawet wrocławska firma swojego czasu. Perfumami. Możliwe, tych firm było więcej, ale wie pan, to są te same zasady, co w tych firmach. Napędzanie. Dołożona religia do tego. Dołożona religia i tam jeszcze bardzo ciekawe rzeczy się mówi w kontekście Biblii, które nie mają przełożenia. Nie, że Jezus tak naprawdę, on był bogaty. Że przecież jak on umierał na krzyżu, to miał o jego bogatą suknię dzielono losy, bo ona była taka, że tam ta szapa, że nie chcieli jej dzielić, bo by się popruła, a była bardzo kosztowna. I że przecież oni mieli tyle pieniędzy, że Judasz, który sprzeniewierzał, to nikt poza Jezusem nie wiedział, bo tych pieniędzy tyle było. Wie pan, i zrobiono z Jezusa biznesmena, kapitalistę, a nawet w kontekście Biblii jest napisane Jezus z Wall Street. Jezus z Wall Street, no wie pan, to są kpiny i ta
Ewangelia ma bardzo bogatą tradycję już w Stanach. Prekursor to też, on już jest staruszkiem, ale to propagował bardzo mocno gdzieś tam i w Stanach to jest połączone, to jest tak jakby ich rzeczywistość też, tak, taka biznesowa i to przeszło gdzie indziej. Sprzedawcy złudzeń, marzeń, czasami tam trafiają ludzie, którzy muszą przeżyć trudny okres w życiu i znajdują iluzję. Mhm. I nawet jak z tego wychodzą, to tam bez uszczerbku po prostu wyjdą, ale są też tacy, którzy przez to cierpią i jeszcze tracą finanse. Tylko, że ja też mówię, bo wiem, że chrześcijanie też pewnie będą tego słuchać i młodzi ludzie, nie dajcie się na to nabrać, bo po prostu jest napisane, że Syn Człowieczy nie ma gdzie złożyć głowy, tak? On prowadził życie pełne wyrzeczeń, nawet w kontekście Biblii. On nie był żadnym biznesmenem i oni żyli naprawdę w niekomfortowych warunkach, więc dorabianie do tego czegoś, czego nie ma, nie mówiąc już o tym, że wyłudza się od ludzi pieniądze, bo jak się mówi, że im więcej będą płacić, tym więcej dostaną z powrotem. Tak? Pastor jakiejś sekty powiedział, to daje wyzwanie na ten miesiąc 1000 złotych. Żeby dać? Tak, tak, tak. We Wrocławiu. Ten Wrocław jest strasznie spaczony. Ale jeszcze panu powiem ciekawą rzecz, że skoro, jeżeli ktoś daje tą, są sprzeczności. Mhm. Jedną dziesiątą i ma dostać 10% więcej, to dlaczego mówią, że trzeba umiejętnie gospodarować tą pozostałością? No jeżeli ma być... Będzie więcej. Tak, że najpierw dziesięcina i że to uczy mądrego gospodarowania. No błaga, jak ma być 10% więcej, po co umiejętnie gospodarować? Ależ wpłynie 10% więcej. Tam są takie sprzeczności, taka manipulacja, tylko ludzie, którzy, wie pan, że ja nie pamiętam, to czy po 5 latach, czy po 4 są nieodwracalne zmiany w psychice osobowości u takich osób zmanipulowanych, tak? Dramat i... Moim celem nie jest jakieś szerzenie nienawiści, ale naprawdę uważam, że ludzi trzeba przestrzegać i też pomagać osobom, które gdzieś się znajdują w zawirowaniach życiowych i tam trafiają. Ja mam wrażenie, że ta rozmowa będzie, że ta rozmowa dla większości słuchaczy albo oglądających będzie raczej przestrogą w ogóle ku wierze niż... Nie. Ja chcę panu powiedzieć od razu tak, że nie. Nie, nie musi tak być. Okay. Bo po prostu... Trzeba szukać, a jeszcze są takie. Ja nie mówię, mówię też o protestanckich denominacjach. Mhm. Fakt, że jest ich niewiele, ale jeszcze są, że nie bierze się od ludzi pieniędzy. Ten, kto może. Ja powiem panu dzisiaj, jestem w takiej trochę rozproszonej wspólnocie, bo nie ma tutaj przedstawicielstwa, nie ma tutaj zboru we Wrocławiu, ale tam jest coś takiego, że ja tam też nagrywam pewne artykuły, jestem tak jakby lektorem, robię tylko tyle, ile mogę, wtedy ile mogę. Miałem problemy zdrowotne, miałem kontuzję ręki, nie mogłem, czy chorowałem. Nikt mnie nie cisnął, nie było nacisku i nie ma nacisku na finanse. Okay. Płacą ci, którzy mogą, a nawet zbieramy pieniądze i ja wiem, że one nie są sprzeniewierzane, bo mamy... już były przekazywane ludziom, którzy... Więc proszę naprawdę, to nie musi być prawda. A nawet w takim klasycznym katolicyzmie, tak, ja nie podzielam poglądów tych ludzi, ale wie pan, są takie, no, ktoś idzie do kościoła katolickiego, nie ma pieniędzy, to nie daje i nie kontrolują go ludzie. To te wspólnoty różnego rodzaju, wspólnoty, gdzie się kontroluje ludzi, gdzie jest kontrola przede wszystkim. To można nazwać sektą narcystyczną. Czyli najpierw wszystkie sprawy sekty, finanse sekty, potem reszta. Ludzie zaniedbują i w kościele powszechnym przykro mi też są. Ale naprawdę nie utożsamiajmy tego, co jest napisane w Piśmie Świętym, czy ktoś się z nim zgadza, czy nie. Mhm. Bo jak ktoś się z nim zgadza i jak zapozna się z tym, co ja mówię, to zobaczy, że w ogóle nie mają przełożenia te pseudonauki sekt. Okay. Z Biblii sobie zrobili podręcznik biznesowy. To, co zrobił, ja nie chcę, nie wymienię nazwy, bo nie chcę reklamować, pewien MLM, gdzie normalnie jest Ewangelia Sukcesu także i gdzie się mówi, i nawet fragmenty jakieś biblijne, które mają potwierdzać, że mówią o finansach. Ten mówią, na A taki? Tak, tylko to jest wyrywanie z kontekstu. I ja panu powiem, że ja od razu już przestrzegam. Jeżeli szukacie państwo jakiejś wspólnoty, jeżeli jesteście wierzącymi, to nigdzie tam, gdzie jest kontrola, przede wszystkim, gdzie sprawy, czy nawet kościoła, może się w kościele ewangelicznym zdarzyć osoba zaburzona, narcystyczna, czy liderzy. Nie. Jeżeli ktoś wam każe zaniedbywać rodziny, a pan teraz pytał o kontekst wiary. Jeżeli ktoś jest napisane, o swoich nie ma starania, to zaprosi wiary. Jest gorszy od niewierzącego. Jeżeli ktoś wam mówi, że nawet wspólnota wydaje się zdrowa, ale jest ważniejsza od rodziny
jakieś finanse są ważniejsze od potrzeb waszego domu, waszych dzieci, waszych rodzin, już cały mechanizm ostrożnościowy powinien się włączyć. Okay. Jeszcze jedna, trzymanie na siłę ludzi gdzieś, wpływanie nawet niekoniecznie siłą, ale manipulacja, ostracyzm i tak dalej. Kolejny, żeby nie zniechęcić do wiary. Przykład biblijny, kiedy Jezus wygłosił, to jest chyba szósty, Boże, zapomniałem, Jana, gdzie on wygłosił kontrowersyjne kazanie, które się nie spodobało, że ja jestem chlebem żywym. Większość od niego odeszła. Co ktoś ich trzymał na siłę, manipulował, żeby wrócili? No nie. A jeszcze przywódcy tych sekt mówią bardzo dużo o wolnej woli, tak? Okay. A organizacja Świadków Jehowy to wolna wola. Ja mam w tym kontekście nadużyć, mam spory problem, bo chodziłem do dwóch kościołów, w sensie budynków w dwóch miejscowościach. Ale powszechnych czy... No taki, ja nie, przepraszam, nie rozdzielam tych... Dobrze. Taki jak tutaj stoi, więc to jest chyba rzymskokatolicki, tak? Tak, bo okay. Baptystyczny jest niedaleko, ale... Okay. No, w każdym razie i w dwóch księża publicznie to spowiadali się z wszystkich pieniędzy, z dokumentami, zawsze to wszystko było przejrzyste, czyste, nie było nigdy... Wiem, że na pewno u nas w domu, jak mieszkaliśmy jeszcze w starej parafii, znaczy w pierwszej takiej, w której się urodziłem, to jak... Bo było u nas cienko z kasą, to niejednokrotnie ksiądz wychodził i nie zabierał nawet. No ale jakby to są takie rzeczy, które ja bym powiedział, że to były te dobre. Nie doświadczyłem... Byłem też ministrantem. Nikt mi nie dawał sneakersów za ściąganie majtek, więc ja nie doświadczyłem żadnej z tych rzeczy negatywnych. A mimo wszystko się nasze drogi z kościołem rozeszły, ale to jakby z innych perspektyw. Natomiast wiem, że niezależnie od wiary, niezależnie od typu religii, niezależnie od kościoła, wszędzie te te objawy, o których rozmawialiśmy, te czerwone flagi, w każdym różnego rodzaju miejscach warto na nie patrzeć i wyszukiwać, czy spoglądać w ich kierunku, jeżeli tylko się pojawią gdzieś na horyzoncie. A jeszcze w kontekście wiary, nawet w Biblii są zalecenia. Wszystko badajcie, co szlachetne, zachowujcie. Badajcie duchy, czy są z Boga. Wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Jest tam ostrzeżenie przed fałszywymi prorokami. Jest tam mowa o tych wszystkich, którzy kupczyli. I stałem nowym testamentem. I jak ktoś się zacznie zagłębiać i tak, wie pan, bez filtrów, które nakłada jakaś sekta, to nagle zobaczy, że to są manipulanci. Więc tam nawet jest napiętnowane to, czym oni się zajmują. I ja panu powiem, że ja co do kościoła katolickiego, ja znam wielu wartościowych katolików, ale zdarzają się nawet księża, którzy też nie domagają się pieniędzy i od biedniejszych rodzin nie wezmą pieniędzy czy rencistów emerytów. Ja jeszcze raz przestrzegam. Wszędzie, gdzie za dużo mówi się o pieniądzach, gdzie jest nieomylny przywódca albo nieomylne grono. No tak, bo może być jakaś rada. Apostołowie, super apostołowie, prorocy, nauczyciele, duchowi. I niektórzy jeszcze manipulują w ten sposób, że oni mogą się gdzieś tam pomylić, tak? Dają sobie prawo do omylności. Ale jak się zakwestionuje to, co mówi, czy się ich pyta, to już nagle już się pojawia foch. Okay. Osobowość narcystyczna, tak? Jeszcze znam bardzo brzydki, drastyczny, nie wiem, czy mogę o tym powiedzieć. O wszystkim. A, widzi pan, no, dziewczyna z wrocławskiej wspólnoty, ona jest dzisiaj ateistką i ojciec agnostykiem wspólnoty. To była sekta. Ja poznałem tych ludzi. Tam jest wielu wartościowych, szczerych, ja mówię o samych członkach, którzy wierzą w pewne rzeczy. Ale ona tak została pokiereszowana przez narcystycznego przywódcę, który mieni się prorokiem, któremu Bóg dał miasto. Że Wrocław mu dał? Tak, że miał od Boga słowo, daję ci to miasto. W tym sensie, że do ewangelizacji, pozyskiwania niby ludzi, tak? To jest bardzo bogaty człowiek, jak ma Wrocław. No okej, ale nie, przepraszam, ja trochę z przekąsem, ale... Mnie, ja nie mam nic przeciwko. Wie pan, powiem szczerze, że wiele osób się śmieje ze środowisk, nawet katolickich, że jak słyszą, to normalnie śmiech słuszny. I że pokiereszowana przez... Narcystyczny przywódca, był autorytetem wśród młodzieży. Jak chciał kogoś obstukać, coś powiedzieć, to po prostu tak, żeby inni nie słyszeli. Rekompensował sobie te deficyty. Wie pan, jak to działa u narcyza. Dziewczyna przez kilka lat funkcjonowała na środkach psychotropowych. Tak? Dopiero niedawno. Dzisiaj jest ateistką. Taką ma traumę, a ojciec współzałożyciel, który na tego człowieka, który jest bardzo pozytywnym facetem i ja o nim mogę mówić tylko dobrze, jakkolwiek nie podzielam jego poglądów.
Wiele osób, ja znam tych ludzi, się wypłakiwało na jego ramieniu. Naprawdę człowiek, który widział to wszystko, on odszedł. Ale skończyło się na tym, że też dzisiaj jest agnostykiem, tak? Dramatyczny agnostyk, sytuacja. Czyli? To jest ktoś, kto tam zakłada, znaczy on nie jest ateistą, że nie może być jakaś siła wyższa, ale no nie jest. W każdym razie sam człowiek bardzo pozytywny, ale ten przywódca akurat, postać niebezpieczna i za... Ostrzegam, że ja nie piętnuję tego człowieka, nie o to chodzi. Bo ja myślę, że on potrzebuje pomocy jakkolwiek. Te wyłudzenia, to wszystko, ale wie pan, no, doprowadzenie młodej, nieukształtowanej osoby do czegoś takiego, co może być w przyszłości później? Tylko gorzej. Tylko gorzej. Dlatego, jeżeli ktoś jest człowiekiem wierzącym, niech się od wiary, nie musi się odwracać od wiary wcale, bo nie oceniajmy też na podstawie tych ludzi całego chrześcijaństwa, całej wiary, całej, broń Boże, jeżeli ktoś chce w coś wierzyć, ma do tego pełne prawo, tak? Chce sobie żyć w bańce informacyjnej, w sektach, w grupach destrukcyjnych. O, bańka informacyjna. To się to tak też, ładnie nazywa. Ale w sensie, że na to też warto zwracać uwagę. Tak. Wiem, że przepraszam, że tak wszedłem w słowo, że u Świadków Jehowy jest tak, że na przykład nie można czytać jakichś tam rzeczy niewydanych na przykład przez... To jest manipulacja, że teraz już nie zabraniają, ale też zniechęcają. Okej. Okay. Ale było to, w każdym razie, że... To się zmienia, a wie pan dlaczego? Szeregi, topnieje ilość tych osób, odkąd zaczęto ujawniać pewne. I oni tak trochę się bardziej liberalizują przekonania, wszystko, żeby stać się religią mainstreamową, żeby ludzie przestali odchodzić. Wie pan, o co chodzi. Jedna rzecz jeszcze. Zwrócić uwagę też na prekursorów pewnych ruchów. Ja panu coś powiem, przed czym jeszcze przestrzegam. Jeżeli ktoś mówi, że choroba nie ma prawa do chrześcijanina, co nawet w kontekście Biblii nie ma... Nie ma tutaj uzasadnienia. A nagle, tak jak jeden z przywódców, takie rzeczy mówił, głosiciel Ewangelii Sukcesu, miał rozległy zawał. Inny, nieżyjący już, też mówił takie rzeczy, okulary jak dęka szampana. Inny, jeszcze żyje, staruszkiem, miał problemy z kręgosłupem przez lata. To jest bardzo ciekawe. Okay. I jeżeli sami tacy ludzie, którzy głoszą takie rzeczy, a nagle widzimy, że mają jakieś problemy, czy jeden z pastorów w Polsce takie rzeczy głosi, a po wypadku ma problemy z okiem do dzisiaj, nie widzi na jedno oko. Niech nam się już coś włącza, nawet jak nie znamy Biblii, nie znamy tego wszystkiego. Gdzieś ktoś idzie na takie spotkanie, niech przyjrzy się... Jeszcze jedna rzecz, o czym muszę powiedzieć, i to dotyczy nie tylko grup destrukcyjnych, nie tylko religii. Jaka jest różnica, jeżeli jest duży dysonans, duża rozbieżność między tym, co ten człowiek mówi, a tym, co robi, to już się cały mechanizm ostrożnościowy powinien włączyć. Wie pan, o czym mówię? Więc to, żeby nie zniechęcić też niektórych do wiary, bo ja nie chcę też robić czegoś takiego, żeby zniechęcać ludzi wierzących, bo sam też jestem wierzący. Jakkolwiek ja jestem tolerancyjny dla innych światopoglądów, rozumie pan, o co mi chodzi. Ja bym poprawił swoje słowo, że to może nie tyle będzie zniechęcenie, ale to będzie pewnie może być dla niektórych jakaś próba. Dla tych, którzy na przykład się nie zderzyli, żyli w jakiejś bańce informacyjnej, że religia jest super i... Dla kogo to może być też... Może być to próba, ale to... Kuszeniem. Ja się zamieniłem w kusiciela tutaj. Ja tutaj, bo zakładam, że naszego wywiadu będą słuchali zarówno agnostycy, ateiści, bo taka jest możliwość, czy też ludzie wierzący. A jeżeli oglądają to ludzie wierzący, to ja wam coś powiem. Wzorem Berejczyków, badajcie pisma, czy tak się rzeczy mają. I jak przychodzi jakiś nauczyciel duchowy, prorok, apostoł i mówi, że on głosi słowo od Boga i nie wolno temu się sprzeciwić, to ja bym przedstawił fragment chyba z 17 rozdziału Dziejów Apostolskich, gdzie przyszedł apostoł Paweł, a oni, Berejczycy, badali pisma, bo już wtedy była część Biblii, Starego Testamentu, czy tak się rzeczy mają. Go sprawdzali po prostu, weryfikowali. Okay. I mamy prawo weryfikować każdego pod kątem tego, co jest probierzem wiarygodności, tak? Bardzo fajna klamra. Powoli zbliżając się do końca, trzy takie pytania, które się pojawiają u każdego gościa. Najlepiej wydane 100 zł w życiu. Na co najlepiej wydałem 100 zł? Nie mniej, może być mniej, nie może być więcej. Może być przedinflacyjna stówa. No ojej. Ja parę ładnych rzeczy wydałem ogólnie. Żeby, wie pan, ale jak sobie pan pomyśli o takiej stówie, że
To był dobrze wydany pieniądz. Wydałbym go jeszcze raz tak samo. Ja nagrywam amatorsko też pewne rzeczy. Nie są tak profesjonalnie jak u pana w studio. Dziękuję ślicznie. Mówię szczerze, ale na dobre słuchawki do komputera, na których nagrywałem głosowo moje wykłady, bez wizualizacji. Aha, okay. Wydałem też kiedyś, to pamiętam, pieniądze na bardzo dobre buty, które mi jeszcze do dzisiaj służą. Na pewno, no na ubrania gdzieś tam wydawałem stówkę czasami, na naprawdę fajne rzeczy. A na co jeszcze ulokowałem? Tak sobie teraz przypomnę. A to jak jeszcze z żoną w okresie narzeczeństwa, fajna randka, poczęstunek, kino. Okej, okay, dobrze. Ja wiem, że większość gości to kuma, ale to w ogóle nie jest... Aczkolwiek ja mam marzenia jeszcze takie, żeby mieć tyle pieniędzy, żeby przeznaczyć na jakieś cele, wie pan, które mi leżą na sercu. Czy jakaś pomoc charytatywna dzieciom? Czy jakaś fundacja nawet osób pokrzywdzonych przez grupy destrukcyjne, nie związana z kościołem, po prostu, czy katolicki jakiś, żeby po prostu pomagać też tym ludziom. I zwierzęta oczywiście, tak? Jestem miłośnikiem zwierząt. Chciałbym mieć tyle, żeby wspomagać jakieś schronisko. Okej. To a propos właśnie tych rzeczy, które przed sekundką pan powiedział, bo drugie pytanie, tutaj wstaw dowolne, organizacja, stowarzyszenie, ruch społeczny, jakaś idea, którą pan śledzi, uważa pan, że powinno więcej osób się o niej dowiedzieć, niekoniecznie z obszaru religijnego. A mogę wymienić nazwę? Oczywiście, bo to jest miejsce, pewnie i tak w opisie filmu umieścimy link do nich. Bezpieczny Wrocław. To jest świetny projekt obywatelski, z którym ja gdzieś tam współpracowałem, tylko mam stałą pracę w stałych godzinach, nie zawsze mogę. A główna osoba, nie wiem, czy mogę wymienić imię, nazwisko, pan... No, osoba, która to prowadzi, bo to prowadzą i kilka, ale jest jedna taka szczególnie. To jest też człowiek, który się tak niesamowicie angażuje, prowadzi własną działalność, szkółkę walki tam w ogóle, ale, ale on ma nieraz, prowadzi te zajęcia później, a rano, przed południem, chodzi do noclegowni dla bezdomnych, gdzie rozwodzi kawę, herbatę, cukier, wspomaga domy dziecka. Mega pozytywna postać, mega pozytywny zespół ludzi, bo on współpracuje także jeszcze z organizacjami różnymi. Okej. Okay. Bezpieczny Wrocław. Tak. Ja będę pana prosił po... Koniecznie. Wrzucimy link, żeby te wszystkie linki do nich... Warto do... też skoncentrować się i to pewnie ten założyciel będzie mówił na ludziach, którzy angażują się bez, gdzieś tam poza reflektorami, poza... Nikt nie widzi ich pracy, a jest tej pracy ogrom. Zawsze mi się podobało, znaczy patrzyłem z podziwem zawsze na tych ludzi, którzy właśnie nie wrzucają uśmiechniętych zdjęć z dzieckiem na wózku, tylko na przykład, to jest moje guilty pleasure, przeglądam sobie na przykład czasami zbiórki na pomagam.pl i z olbrzymią przyjemnością patrzę na jakieś niebotyczne kwoty, gdzie są dane ukryte. Tak. Że tak. Komuś nie potrzeba wiedzieć, kto to dał, z jakie, że to jest, i to nie tylko chodzi mi o dawanie pieniędzy, tylko o wszystkie, trochę tak jak pan powiedział, trochę te wszystkie działania, które się dzieją, a nikt nie stoi właśnie w świetle reflektora i mówi, to ja zrobiłem, patrzcie, to jest moja zasługa. Tak. Więc okej. I trzecie, nie mniej ważne pytanie, czy coś się podczas tej rozmowy nie pojawiło, a warto by było o tym na koniec wspomnieć, albo wręcz przeciwnie, pojawiło się i szczególnie chce pan to podkreślić. Powiem tak. Co jeszcze powinienem powiedzieć? Że jeżeli ktoś będzie zainteresowany i na przykład pan się na to zgodzi, to ja panu udostępniłem jeszcze takie udostępnie rzeczy. Między innymi filmów. Czy jest publikacja człowieka, który wydał książkę też online i ostrzega przed tym. Dzisiaj jest chrześcijaninem ewangelicznym, a oddał się o grupy destrukcyjne, najpierw w kościele katolickim, później jeszcze dalej. Ja te publikacje także polecam gdzieniegdzie i uważam, że ludzie powinni być ostrzegani, uświadamiani, bo ja w pewnym momencie życia zostałem ostrzeżony, gdzieś mi to pomogło. Okay. Więc nie tylko weryfikacja w przypadku chrześcijan w oparciu o Biblię, ale dla ludzi gdzieś z zewnątrz. Są też filmy, publikacje, które gdzie się przestrzega. Okej. Okay. Ani leży mi na sercu gdzieś sprawa tych ludzi, zwłaszcza, że znam na przykład tą dziewczynę pokiereszowaną przez przywódcę narcyza i przykre, że takie rzeczy się dzieją, tak? Okej. Jeżeli to są jakieś publiczne materiały, to ja będę pana prosił o wszystkie linki i je wszystkie linki wrzucimy do opisu. I film Marjo Gertner tylko dla osób, które znają angielski, bo nie ma polskojęzycznej. Okej. Obowiązkowy film naprawdę.
Była galeria w Zachęcie nawet kiedyś w Polsce tutaj i tak to wygląda. Do wszystkich, którzy dotarli do tego momentu, zachęcam was do zostawienia po sobie komentarza. Jak wam się podobało, to dajcie łapkę w górę i udostępnijcie swoim znajomym. Jak wam się nie podobało, to dajcie łapkę w dół, zostawcie jakiś krytyczny komentarz. Krytyka konstruktywna zawsze chętnie widziana. I zachęcam was do ocenienia tego podcastu w serwisie Spotify, bo to pozwala dotrzeć do szerszej ilości osób. Jeszcze jedna rzecz mała na koniec, a nie mniej ważna. Nasi słuchacze, widzowie, słuchaczki, widzki mogą pana znaleźć na Facebooku. Tak. Na YouTubie? Na YouTubie. Wszystkie linki też wstawimy do opisu. Tak, ja mam swoje grupy, tylko bo zajmuję się także prawem przy okazji. Ja uczę, moja dodatkowa praca to uczę prawa w szkole dla dorosłych. Mam też grupę na Facebooku, mam grupę motywacyjną, mam stały kanał pod imieniem, nazwiskiem, jeszcze taki inny, z którego nie korzystam, ale są też materiały z prawa i z pedagogiki. Okej, wstawimy wszystkie linki, więc super, jeżeli ktoś będzie chciał trochę więcej o panu Przemysławie się dowiedzieć, to zapraszam do opisu filmu. Ja bardzo panu dziękuję za poświęcony czas, za zaangażowanie. Mam nadzieję, że będzie okazja się spotkać, żeby porozmawiać w kwestiach mobbingu i staffingu, także o bullyingu możemy powiedzieć, czyli o mobbingu szkolnym oczywiście. Okej, więc mam nadzieję, że będzie okazja. Jeżeli pojawią wam się jakieś pytania w kontekście właśnie mobbingu, staffingu czy bullyingu, to zostawcie pytanie w komentarzu, będziemy mieli na następne spotkanie. A póki co, bardzo panu dziękuję i mam nadzieję do usłyszenia, do zobaczenia. Ja również dziękuję za zaproszenie, do usłyszenia, do zobaczenia jak najbardziej. Chętnie pojawię się ponownie i opowiem o takich zjawiskach właśnie, o których mówiliśmy przed chwilą. Okej, super, dziękuję ślicznie. Dziękuję.